sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Hubert Biskupski. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Wieczorny Ekspres, czyli mocna dawka najlepszej publicystyki. Ostatnie godziny kampanii wyborczej, więc dzisiejszy Wieczorny Ekspres zdominowany będzie oczywiście przez tę kampanię. Witam pierwszych moich gości, Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska, Anna Bryłka, Konfederacja i Jan Krzysztof Ardanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie Państwa. Tradycyjna sonda do naszych widzów, internautów. Pytanie brzmi, czy PiS utrzyma władzę, czy PiS utrzyma władzę. Szanowni Państwo, wczoraj wydarzyła się rzecz bez precedensu. Dwóch generałów, szef sztabu generalnego generał Rajmund Andrzejczyk i dowódca operacyjny generał Tomasz Piotrowski podali się do dymisji. Szczegółów specjalnych tych dymisji nie znamy. Znamy natomiast dzisiejszą wypowiedź ministra obrony narodowej. Nie ma zgody na chaos w Wojsku Polskim, powiedział szef MON, w sytuacji, kiedy dwóch generałów zdecydowało się zdjąć mundur żołnierza Wojska Polskiego. Natychmiast zostali powołani ich następcy. Pani poseł, jak należy patrzeć na te wczorajsze zmiany w sztabie generalnym między innymi? Czy to jest coś poważnego, czy to jest coś, co zdarza się? Jest to bardzo poważne. Przypomnę, że podało się do dymisji dwóch najważniejszych dowódców polskiej armii, pan Andrzejczak i pan Piotrowski. Przypomnę, że mamy sytuację, w której tuż za naszą granicą w Ukrainie jest wojna. Przypomnę, że mamy w tej chwili konflikt Izrael-Palestyna, który może się przerodzić w konflikt na dużo większą skalę. W związku z tym sytuacja na świecie jest bardzo niespokojna i widzimy całkowitą porażkę polityki ministra Błaszczaka, jeśli chodzi o cywilny nadzór nad wojskiem. Ja przypomnę, że ten konflikt narastał. Między innymi słyszeliśmy dość głośno o konflikcie w sytuacji, w której okazało się, że przez połowę Polski przeleciała rakieta i znalazła ją dopiero Amazonka, dlatego że polskie wojsko udawało, że w ogóle nic nie wie, nie widzi i przez kilka miesięcy ona leżała i dopiero przypadkowo znalazła ją Amazonka. I natychmiast pan Błaszczak zrzucił odpowiedzialność na generałów, między innymi właśnie dokładnie na tych, którzy złożyli w tej chwili rezygnację. Mamy sytuację, w której właściwie polska armia jest mocno rozbrojona ze względu na to, jakie politykę prowadził minister Macierewicz. I teraz okazuje się jeszcze, że tymi dowódcami na miejsce Andrzejczaka i Piotrowskiego są powołani ludzie bez takiego doświadczenia. Z doświadczenia w WOT-ie w dużym stopniu ostatnio, w ostatnimi czasy. W związku z tym to jest niepokojące i to jest pokazane, że nie jesteśmy bezpieczni jako Polska, że minister Błaszczak nie nadaje się na ministra obrony, powinien podać się do dymisji. Przecież ja jeszcze chciałam powiedzieć ostatnią rzecz, że obaj ci generałowie byli powołani na swoje funkcje za czasów PiS-u. To nie jest tak, że to są ludzie, których wybrał PiS-owi, wybrał prezydentowi Dudzie, ktoś z poprzedników. To są dokładnie ludzie, którzy zostali mianowani przez obecną władzę i z którymi ta władza nie potrafiła współpracować. Podobno jeszcze do tej dymisji, taką zakulisowo wiadomo, że doszło z powodu źle przeprowadzonej albo też poza wiedzą jednego czy drugiego generała przeprowadzonej ewakuacji polskich turystów, która wiem, że była przeprowadzana w sposób dramatycznie zły, bo miałam tam akurat, nawet interweniowałam w sprawie osób, które zostały uwięzione na lotnisku. Nie wiem, czy tu chodzi o źle przeprowadzoną ewakuację, ale poza tym, jeszcze tylko chodzi o to, że kompetencje jednego dowódcy zostały przekazane innemu dowódcy. No i jeszcze w dodatku dowiadujemy się, że poza tymi dwoma dowódcami jeszcze kilkunastu wysokiego szczebla pułkowników, generałów też jakiś złożyło w ostatnim czasie dymisję. To generałów nie sztab generalny zaprzecza, że... No ale jest dzisiaj na potwierdzenie kolejnej wirtualnej Polski, że jednak doszło do nich. W związku z tym mamy do czynienia z chaosem w armii, mamy do czynienia z sytuacją, w której wykorzystywana jest regularnie armia jako tło do wystąpień politycznych, polityków PiS-u, czyli jako scenografia. A przecież jest bardzo jasno powiedziane w Konstytucji, że polska armia jest apolityczna i nie powinna być wykorzystywana do celów politycznych, partyjnych. A PiS robi to regularnie, traktuje polski mundur wojskowy jako tło do swoich
ataków na Donalda Tuska, ataków czysto politycznych, a nie o charakterze obronnym. Ale jest jeszcze najnowsza wiadomość, którą słyszymy, że wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze problem z zakupem tych koreańskiego sprzętu, że jest problem z pożyczką tam w Korei. Donosi ekspert od właśnie rynku Dalekiego Wschodu, że w Korei jest problem z tym, że Polska dostała tą pożyczkę, w związku z tym może nie dojść jeszcze do tych zakupów, które miały być tam dokonane, a przynajmniej do tego drugiego etapu zakupu, bo tam miały być jakieś dwa zakupy, też za plecami wszystkich Polaków, ponieważ nikt nie ma informacji za ile, jaka pożyczka i na jakich warunkach. Chaos, konflikt generałów z resortem obrony, czy może coś, co powinno się wydarzyć kilka miesięcy temu, bo obaj ci generałowie byli wskazywani jako odpowiedzialni za tę rakietę, która wleciała do Polski, o której pani poseł wspomniała. Tak, ten konflikt narastał. Znaczy, za nieznalezienie tej rakiety, czy niepowstrzymanie, bo nie... To znaczy, nie wiemy, co tak naprawdę wydarzyło się tam wewnątrz, natomiast ten konflikt narastał od dobrych kilku miesięcy. Nie wiem, skąd ta decyzja akurat wydarzyła się w ostatnim tygodniu przed wyborami. Natomiast nie ma wątpliwości do tego, że powinniśmy unikać takich sytuacji, że minister Błaszczak jest winny tejże sytuacji, że mamy wojnę za wschodnią granicą, że mamy cały czas napiętą sytuację na polsko-białoruskiej granicy, że mamy wojnę na Bliskim Wschodzie. No nie powinniśmy tego kryzysu w polskim wojsku w żaden sposób pogłębiać i niestety, no tutaj muszę się zgodzić, że minister Błaszczak powinien podać się do dymisji, między innymi z powodu tej rakiety, której nikt nie namierzył, która leżała kilka miesięcy w tym lesie pod Bydgoszczą i nic nikt z tym nie zrobił, tylko jakiś przypadkowy przychodzień to namierzył. Na druga sprawa, no to jest oczywiście rakieta w przewodowie, tak? I ta też niewyjaśniona sprawa do końca. Przypomnę, że tam przecież zginęło dwóch obywateli polskich. Pytanie do pana posła Ardanowskiego. Ja sobie pozwolę zacytować wpis Romana Giertycha. Jest oczywiste, że dzisiejsze dymisje, czyli wczorajsze, oznaczają, że wojsko porzuca PiS z powodu planu użycia tego wojska do jakiejś nielegalnej operacji. Jarku, chciałeś zrobić zamach na wybory. Panie pośle, jak by pan skomentował ten wpis i tę wypowiedź? Mam jak komentować coś głupiego. Jakąś insynuację i sugestię, za którą pan Giertych nie ponosi żadnej de facto odpowiedzialności. Rozmawiamy rzeczywiście o sprawie bardzo poważnej, ponieważ bezpieczeństwo Polski jest tym, co nas wszystkich łączyć, więc opieranie się na tym, bo niewiele wiemy. Niewiele wiemy poza tym, że dwóch generałów złożyło rezygnację i zostały wszczęte procedury wyłonienia następnych, zostali powołani ich następcy. Nie ma, nie było okresu bez królewia. Działają dowództwa poszczególnych rodzajów broni, dowództwa jednostek. To się zdarza. No, ludzie mogą odejść z różnych powodów. Czy czuli się zastraszeni przez Błaszczaka? Czy rzeczywiście miała być wykonana jakaś wobec nich decyzja odnośnie odpowiedzialności za obronę Polski? Nie wiemy. Dlatego nie chciałbym i proszę bardzo również panie posłanki, szczególnie panią Lubnauer, bo tak, tu coś mówili w wirtualnej Polsce, gdzieś tam coś słyszała. Nie wolno takich rzeczy powtarzać. To, co wiemy, to to, że dwóch generałów podało się do dymisji. Jest ciągłość dowodzenia polską armią. A jeżeli ci wódcy w jakiś sposób chcieli wpisać się w politykę, to tylko źle świadczy o nich jako o żołnierzach. Ja nie wiem, czy tak było, dlatego proszę zwolnić mnie z odpowiedzialności czy z obowiązku komentowania rzeczy, o których wszyscy razem nie mamy szczególnej wiedzy. To musi być wyjaśnione, to jest oczywiste. Dzisiaj rozmawiałem z panem prezydentem i pokładam pełną nadzieję również w głowie państwa, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Nic nie wydarzyło się takiego, co by zachwiało bezpieczeństwem Polski. Grupa posłów wnioskowała o zwołanie Komisji Obrony Narodowej jeszcze przed niedzielnymi wyborami, co zapewne nie nastąpi. Pan poseł ma o tyle rację, że rzeczywiście niewiele wiemy na temat kulisów tych wczorajszych wydarzeń. Szanowni Państwo, w poniedziałek odbyła się tak zwana debata w telewizji publicznej. Mówię tak zwana, bo to były bardziej statementy niż debata. Tam interakcje były bardzo ograniczone. Panie pośle, zdaniem pana, kto tę debatę wygrał? Chciałbym, żeby debaty, biorę w nich udział, podobnie pewnie jak i koleżanki, żeby one koncentrowały się na jednak merytoryce, a nie na budzeniu emocji. To każdy będzie powtarzał. Ja słyszałem, że wygrał Hołownia, że pani Szojrygus
że Tusk, że Morawiecki. Każdy przedstawił, bo nie było trudno przewidzieć też, jakie pytania mogą być. Sztaby przygotowały, zapewne zblifowały swoich mówców, a to są dobrzy mówcy, trzeba powiedzieć uczciwie, że wszyscy są ludźmi, którzy potrafią opowiedzieć polszczyznę, potrafią mówić na każdy temat, więc pozostanie przekonaniem, że jego lider, jego przedstawiciel wygrał. Ja jestem zadowolony, bo bardzo dobrze wypadł Morawiecki. A czy powinny być utarczki personalne ad personam? Pewnie nie. Ja akurat uważam, że rozmawiajmy o sprawach merytorycznych, a nie okładajmy się jakimś politycznym cepem. Tylko, że pewnie okres tuż przed wyborami to jest głos wołającego na puszczy z mojej strony, żeby skoncentrować się na debatach, na programach, a nie na budzeniu negatywnych emocji, bo doszliśmy do jakiejś cienkiej linii, że za chwilę ludzie zaczną się zabijać, mordować, dlatego że ktoś inny ma inne poglądy polityczne. Rzeczywiście ta debata, emocji w tej debacie było bardzo wiele, merytoryki niewiele, ale to też zapewne z racji jej charakteru, bo w ciągu jednej minuty niewiele można tych merytorycznych informacji przekazać. Pani poseł, kto wygrał tę debatę? Opozycja. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Czyli jednak myślę, nie Donald że... Tusk. Nie, Donald Tusk. Zresztą sam przyznał, że na spotkaniu wczoraj, że dla niego jednak trema związana z tym, że był w środowisku, delikatnie mówiąc, zdecydowanie wrogim, spowodowała, że... Podobnie uważa, jak Szymon Hołownia. No tak, ale Szymon Hołownia jest prawie. Szymon Hołownia, muszę powiedzieć, że jest zwierzęciem typowo telewizyjnym i to chyba nikt nie ma wątpliwości. Natomiast ja uważam, że wygrała opozycja i uważam więcej. Uważam, że przegrał Mateusz Morawiecki z dwóch powodów. Dlatego, że jako jedyny tak naprawdę odpowiadał na pytania, które dokładnie znał. I powiem więcej, to nie były pytania w ogóle. Znaczy, to jest ciekawe. Pierwszą taką debatę widziałam, w której czas zadawania pytań był dłuższy niż czas odpowiedzi na nie. Najdłuższe pytanie to była minuta 14. W momencie, w którym potem na odpowiedź było minuta. I co więcej, to nie było pytanie, tylko to było pewne zagadnienie, które potem było... powiedziane słuchaczom, jak mają je rozumieć, gdzie jest racja, gdzie nie ma racji, że to jest stanowisko rządu, które ma być, które jest okej, i stanowisko opozycji, które nie jest okej. I w takiej sytuacji potem mieli się do tego ustosunkować poszczególnie debatujący. Nawet fakt, że debatę prowadził pan Rachoń, który był rzecznikiem w swoim czasie PiSu, bardzo dobrze się wpisuje to. Na pewno to była pełna kompromitacja taka już dla wszystkich tych, którzy mogli mieć jakieś złudzenia telewizji publicznej i na pewno to nie była debata. To było spotkanie, na którym opozycja pokazała po pierwsze, że potrafi współpracować, że jest jednak takie pokazanie, że jak jeden mówi, to potem następny w jakiś sposób często rozwija tą myśl. Uważam, że rzeczywiście był pan Morawiecki, szczerze mówiąc, w tej debacie poza słowem Tusk niewiele powiedział więcej. Chyba nawet częściej wymienił Donalda Tuska niż Polskę. Nie liczyłam tam, ale tak było podobne. Natomiast dla wszystkich, którzy chcą poznać program Koalicji Obywatelskiej, to zapraszamy na 100 konkretów. Jest też taka strona Po Zwycięstwo, platforma.org, łamane przez program i tam można nie tylko poznać program, ale można też zaprezentować innym ten program, przedstawić fragmenty tak, żeby kogoś zachęcić do głosowania na Koalicję Obywatelską. To nie była debata. To było pokazanie, że ponieważ telewizja publiczna musiała zorganizować jakiś produkt debatopodobny, bo ma obowiązek ustawowy, w związku z tym zrobiła wszystko, żeby nachylić boisko w stronę Mateusza Morawieckiego, z wszystkim, łącznie z tym, że on miał to 2 złote przygotowane, chociaż nie znał pytań. I Donald Tusk, Szymon Hołownia i Joanna Scheuring-Wielgus w tych warunkach bardzo dobrze sobie poradzili. I powiedzieli widzom telewizji publicznej pewne rzeczy, o których zapewne tamci w ogóle w życiu nie słyszeli. Znaczy nie słyszeli zapewne o tych kupowanych wizach, nie słyszeli zapewne o bardzo wielu rzeczach, które usłyszeli dzięki tej debacie. I w tym znaczeniu uważam, że opozycja ją wygrała. I w tym znaczeniu uważam, że Morawiecki, który ział nienawiścią, no wypadł słabo, bo po prostu najzwyczajniej w świecie pokazał, że nie tylko nie ma nic do powiedzenia, to nawet na tak skrajnie nierównym boisku nie radzi sobie. Czy ta debata będzie miała jakiekolwiek znaczenie? Czy już jesteśmy w takim momencie i w takim czasie, że przy tej lawinie informacji, która do nas spływa z social mediów i z otaczającego nas świata, że to, co się wydarzyło w poniedziałek, we wtorek jest już nieistotne? Trudno to ocenić. To znaczy, ta debata TVP ma zawsze duże znaczenie i ona potrafiła zmieniać w poprzednich wyborach również wynik wyborczy. Są takie, była ta debata, w której między innymi Zandberg bardzo dobrze wypadł. No my wystawiliśmy 8 lat temu, która no, dała po prostu... No,
bardzo solidny sukces natomiast tej formacji. Natomiast my wystawiliśmy Krzysztofa Bosaka do tej debaty. Mieliśmy 7 minut TVP. TVP zupełnie nie zaprasza Konfederacji, to jesteśmy zupełnie tam nieobecni. No i szanowni państwo, no nie da się przez minutę po prostu powiedzieć o programie polityki migracyjnej danej partii. No nie da się tego zrobić. Czego mi brakło? To znaczy tematy, które były zaproponowane przez TVP, no były wyraźnie skrojone właśnie pod PiS, nie pod inne partie, czy w ogóle pod sytuację gospodarczą. Nie było w ogóle żadnego tematu o sytuację związaną z inflacją, z gospodarką, z ekonomią. Tego na pewno zabrakło. Ze zdrowiem, z edukacją, z niczym. My staraliśmy się po prostu zaprezentować jak najlepiej ten program Konstytucja Wolności, z którym idziemy do wyborów w 2023 roku. Mam nadzieję, że Krzysztofowi Bosakowi udało się to zrobić. Mam nadzieję również, że udało się być może jakichś niezdecydowanych wyborców przekonać, bo trzeba pamiętać o tym, że jeszcze cały czas mamy dużą grupę niezdecydowanych wyborców, którzy właśnie teraz podejmują decyzje. I tak naprawdę te ostatnie kilka dni jest być może decydujące dla takiej partii jak, czy formacji Trzecia Droga, czy przekroczą ten próg, czy nie przekroczą ten próg. Jak właściwie Koalicję Obywatelską reprezentuję. Tak, ale generalnie tak. Chodzi o to, że może naprawdę te ostatnie dni mogą zmienić ten wynik. Wydaje się, że rzeczywiście ta debata spowodowała, że na pewno Trzecia Droga nie będzie miała problemu. Na pewno zmniejszono troszeczkę tą polaryzację, to znaczy właśnie dobre zaprezentowanie się Krzysztofa Bosaka, dobre zaprezentowanie się Szymona Hołowni zmniejszyło tą polaryzację, która naprawdę w ostatnich tygodniach bardzo mocno się zwiększyła. No i niestety, tak jak tutaj poseł minister Ardanowski powiedział, że jest duża nienawiść wśród społeczeństw, w społeczeństwie w związku z wyborami politycznymi. No ja bym nie chciała. To znaczy możemy się nie zgadzać, możemy debatować. Ja chodzę na wszystkie debaty, na które nas zaprasza. No, media lokalne, media centralne. Debatujmy, wymieniajmy się po prostu programem, ale nie siejmy tej nienawiści wśród społeczeństwa i tego chyba za mało merytoryczności w tej debacie TVP, a właśnie za dużo takiej. I tu ja chciałam pochwalić Super Express, bo ja byłam wcześniej, jeden dzień wcześniej, w niedzielę tutaj na debacie w Super Expressie, zresztą też z Bosakiem między innymi i z reprezentantami wszystkich komitetów ogólnopolskich. Przedstawiciele wszystkich 6 komitetów. Tak, ale nie tylko to. To była prawdziwa debata. Najpierw mieliśmy 4 pytania, które były, każdy miał takie same, ale one były na różne tematy. Potem było Super Express jest marką i to dziękujemy za chwalenie, ale lecimy. No, chciałam skończyć, że było po te pytania wzajemne, były pytania od widzów, ileś było rzeczy, które to pozwalały była debata. Na to była po prostu, debatę. To była debata. I były debaty tematyczne, to też trzeba oddać, tak? 6 debat, chyba 6 debat. Tak, były debaty tematyczne. To było akurat i w końcowej, i w finałowej. Panie pośle, panie ministrze, pojawił się temat i cały czas on jest obecny w kampanii wyborczej, temat polityki migracyjnej i tej dotyczącej uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki i tej dotyczącej uchodźców z Ukrainy. Po 24 lutego minionego roku Polska przyjęła kilka milionów uchodźców ukraińskich. W ostatnich tygodniach Prawo i Sprawiedliwość zaczęło mówić w sprawie uchodźców ukraińskich językiem Konfederacji. Zaczęliście się państwo od nich mocno dystansować. Pan minister Müller powiedział, że te uprawnienia, które przysługują uchodźcom ukraińskim, między innymi 500+, a od 1 stycznia 800+, powinny wygasnąć. My jesteśmy w takiej sytuacji demograficznej bardzo trudnej z jednej strony, z drugiej strony patrzymy na rynek niemiecki, który wysysa nam tych pracowników ukraińskich. Po tych kilkunastu bardzo ciężkich miesiącach Niemcy oferują znacznie atrakcyjniejsze warunki socjalne. Jaka powinna być polityka migracyjna wobec tych migrantów ukraińskich? To jest bardzo trudno na tak skomplikowane pytanie krótko odpowiedzieć. Tak na marginesie jeszcze tej wcześniejszej wypowiedzi. Ja brałem udział w debatach, gdzie było 20 sekund na zadanie pytania i 10 sekund na odpowiedź, więc to jest tylko takie powtarzanie jakichś tam sloganów. To nie ma wiele wspólnego z debatą, gdzie można rozwinąć pewne wątki. Ja chcę powiedzieć, że my jako i państwo, i naród zdaliśmy bardzo mocny egzamin z człowieczeństwa i chrześcijaństwa, pomagając Ukrainie. I to nie jest tak, że my się odwracamy od Ukrainy, że chcemy przegnać Ukraińców z Polski, tym bardziej, że przecież ich wpływ na rynek pracy w Polsce jest korzystny i chcielibyśmy, żeby znaczna część z nich została, chociaż zapewne w innych krajach Europy mogą mi zaoferować lepsze warunki. Również nie było takiej jednoznacznej deklaracji o tym, że wstrzymujemy wsparcie socjalne dla Ukraińców. Natomiast to była reakcja, na której myślę, że całkowicie realna, na to, co czynią politycy ukraińscy. Teraz się trochę zaczęli mitygować, trochę gryźć w język, ale to, co mówił i premier, i tam taki fighter
jeden z wiceministrów gospodarki, pan Kaczka, to co Zełenski mówił w ONZ-cie, apelując o przyjęcie Niemców do Rady stałego członka Rady Bezpieczeństwa. Jeżeli Ukraińcy w sposób dość twardy, zdecydowany podkreślają swoje interesy i mówią, że tylko interes ukraiński jest na pierwszym miejscu, dla nich najważniejszy, nie rozumiejąc, że my również jako Polacy mamy swój interes. Tym interesem jest rozwój Polski, również i uratowanie polskiego rolnictwa po to, żebyśmy mieli czym żywić choćby tych Ukraińców, którzy są w Polsce, mówię w pewnej przenośni. Więc jeżeli ze strony polityków ukraińskich zaczęły się zaczepki, zaczęła się bardzo ostra retoryka, trochę wpisywanie się niestety w chór niemiecki, a przecież wyciągnęliśmy rękę, to nasza reakcja musiała być również dość zdecydowana. W tej chwili muszę powiedzieć, że poziom emocji opadł, rozmowy się toczą na różnym szczeblu, między innymi to, co dla mnie jest ważne, rozmowy dotyczące przyszłych relacji rolniczych. Było spotkanie ministra rolnictwa z panem Solskim, ministrem rolnictwa Ukrainy. Toczą się rozmowy na niższym szczeblu. Dopóki nie będzie wynegocjowania, ustalenia zasad, reguł, może w traktacie międzynarodowym czy międzypaństwowym, między Polską a Ukrainą, zagwarantowanych pewnych niezbywalnych praw również dla polskiego rynku i polskiego rolnictwa, to nie będziemy przyjmowali żywności z Ukrainy i to jest chyba całkiem oczywiste, oferując jak najbardziej pomoc w wywiezieniu tego w świat. Pani poseł, jak powinna wyglądać długofalowa polityka Polski wobec Ukrainy i czy my powinniśmy być tym, który wspiera Ukrainę w dążeniu do wstąpienia do Unii Europejskiej? Co do tego ostatniego pytania, nie mam wątpliwości, że tak. Natomiast powinniśmy równocześnie prowadzić bardzo poważną rozmowę na temat tego, jak zbudować przyszłą politykę rolną w Europie w sytuacji, w której do Unii Europejskiej ma wejść Ukraina. Już w tej chwili jest otwarty rynek rolny na produkty ukraińskie. Zwróćmy uwagę jedną rzecz, że to jest naprawdę wielki producent, to jeszcze producent, w którym produkują to wielkie koncerny, które bardzo często mają jakby niższe koszty produkcji, bo są bardzo zmechanizowane. No i nie ma porównania do polskich również gospodarstw rodzinnych. Natomiast popełniono dużo błędów. Przede wszystkim popełniono całkowicie błąd, jeśli chodzi o zabezpieczenie polskiego rynku na wiosnę 2022 roku. W czerwcu, ja przypomnę, to, że to był 22 czerwiec, dokładnie 2022 roku, na to zwraca uwagę Donald Tusk, który po rozmowie z rolnikami mówił, że jest pewien niepokój wśród rolników dotyczący sprowadzania pszenicy w dużych ilościach, która miała przejeżdżać tylko przez teren Polski, a zamiast tego zostawała w Polsce. Ja przypomnę, że wtedy jeszcze był ministrem pan minister Kowalczyk i co więcej, pan minister Kowalczyk wtedy mówił, że nie ma się czego bać, że tona pszenicy będzie rosła tylko jej cena. A wtedy pamiętam, że była po 1600 zł tona pszenicy. W tej chwili jest konsumpcyjna, to jest chyba 800-900 zł. W przypadku paszowej to jest około 700 zł, 600-700 zł. W związku z tym, to są w ogóle, no widzimy, no to jest połowę mniej więcej ceny, która była w 2022 roku. W związku z tym dla bardzo wielu rolników to jest być albo nie być. I brak działań rządu, to, że ani wtedy nie zadbali o to, żeby rzeczywiście to była, tylko przejeżdżała przez teren Polski ta pszenica. Nie zrobiono nic, żeby uruchomić ten terminal, żeby stworzyć i zacząć budować terminal paszowy. Dobrze, to ja zadam pytanie takie. Zakładając, że po 15 października przejmiecie państwo samodzielnie bądź w koalicji takiej czy innej władzę, jaką podejmiecie decyzję odnośnie embarga na ukraińskie zboże? Czy będziecie to embargo utrzymywać, czy nie? Przede wszystkim trzeba rozmawiać o polityce rolnej w całej Unii Europejskiej. I no, to ale Unia Europejska się w tej sprawie wypowiedziała. No dobrze, no ale ja przecież przypomnę, że komisarz do spraw polityki rolnej to jest przedstawiciel PiS-u, pan Wojciechowski. W związku z tym tworzenie nowej polityki rolnej wobec faktu, że Ukraina w tej chwili wchodzi na rynek europejski, jest czymś oczywistym. Ja powiem więcej, obiecano, ja pamiętam Kumocha, wtedy był jeszcze ministrem u pana prezydenta Andrzeja Dudy, jak obiecywał, że powinien powstać taki dwustronny traktat międzypaństwowy między Polską i Ukrainą i miał być podpisany do stycznia tego roku. Kumoch odszedł, traktatu dwustronnego nie ma. No mamy problem. W
traktatu dwustronnego potrzeba dwóch stron, jak sama nazwa wskazuje. Jak rozumiem, nie zrobiono nic. A my mamy przecież. Pani poseł, utrzymacie embargo, czy nie? Musimy porozmawiać z Unią Europejską. Według mnie trzeba prowadzić wspólną politykę europejską dotyczącą, bo to nie jest tylko problem nasz. I to jest problem, który jest dość poważny i zaniedbania związane z tym, że obecny rząd nie potrafi prowadzić żadnej polityki wspólnej europejskiej, przekonywać innych krajów, są dramatycznie, przynoszą dramatyczne skutki dla polskiego rolnictwa. I to jest dla mnie podstawowa kwestia. Tworzenie wspólnej polityki rolnej, która jest również sprzyjająca Polsce. A w tej chwili tej nie ma umiejętności. Jak powinna wyglądać polityka Polski wobec Ukrainy i wobec Ukraińców? A jeszcze chciałam tylko jeszcze ostatnie zdanie. Mówi pan o przywilejach Ukraińców. No przede wszystkim nie, ja nie nazywam tego przywilejami, tak zwanymi przywilejami. No dobrze, to tak zwane przywileje. Dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że powinniśmy jak najbardziej zadbać o to, żeby pozostali ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce i którzy chcą związać jakby swoją przyszłość z Polską, bo to jest w naszym interesie, chociażby ze względu na zjawiska demograficzne. My naprawdę mamy w tej chwili właściwie kurczący się społeczeństwo. Ukraińcy się bardzo dobrze asymilują, chętnie występują w Polsce. Uważam, że okej. Okay. Natomiast problem polega na tym, że ja na przykład nie wiem, czy te na przykład 500+, czy w tej chwili zaraz 800+, czy na przykład otrzymują tylko ci Ukraińcy, którzy są realnie w Polsce, czy również ci, którzy na przykład z Polski wyjechali. I tego nie wiem po prostu, ponieważ rząd obecnie prowadzi taką politykę, że to jest nie do wyjaśnienia. Państwo chcecie Ukraińców mieszkających w Polsce tych przywilejów tak, pozbawić. Jako jedna, dlaczego? Jako jedna formacja głosowaliśmy przeciwko specustawie ukraińskiej, to znaczy mówiliśmy od początku pomoc tak, przywileje nie. Po prostu nie stać na to państwa polskiego. I takie świadczenia, jeśli już są, to powinny być tylko i wyłącznie dla obywateli. A nie traktujecie tego jako inwestycje w polski rynek pracy? Panie redaktorze, ale ci ludzie tutaj przyjeżdżają tymczasowo i wracają do swojego kraju, tak? To znaczy To są uchodźcy. My nie powinniśmy wykorzystywać tych ludzi, którzy uciekają przed wojną jako własny kapitał demograficzny w przyszłości, tak? Dlaczego? Moim zdaniem nie. No oni walczą o swój naród. To znaczy oni walczą o swój naród i będą bardzo altruistyczne podejście. Nie altruistyczne. To znaczy to jest właśnie, moim zdaniem to jest wykorzystywanie przez klasę polityczną Ukraińców jako taką przyszłościową, tanią siłę roboczą, tak? I to jest tanią? Amerykanie od dziesiątków lat to robią. Ja się tutaj zupełnie z panią poseł nie zgadzam w zakresie tej całej polityki rolnej. To znaczy, to nie jest tak, że wszystkim w Unii Europejskiej ten otwarty rynek szkodzi. Nie, są państwa, które na tym zyskują. Jest taka Hiszpania, która korzysta na tym imporcie z Ukrainy. Natomiast moim zdaniem błędem było w 2022 roku zgodzenie się przez polski rząd na rozporządzenie liberalizujące handel między Unią Europejską a Ukrainą, czyli zniesienie wszystkich ceł i ograniczeń pozataryfowych między wynikające z umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską i Ukrainą. I przypomnę, że również Koalicja Obywatelska na poziomie Parlamentu Europejskiego, jak i PiS, takie rozwiązania poparły. My apelowaliśmy od początku, żeby wnioskować o klauzulę ochronną do między innymi wtedy wicepremiera Kowalczyka. Nic w tej sprawie nie zrobiono. I można było przewidzieć to wszystko, dlatego że na podstawie umowy stowarzyszeniowej mieliśmy kontyngenty na różne towary. I już z doświadczeń lat poprzednich wiedzieliśmy, że na przykład mięso drobiowe, które jest eksportowane z Ukrainy do Unii Europejskiej, na które jest przypisany konkretny kontyngent, w większości zostawało w Polsce. I to, co ważne, to, co pani poseł też tutaj powiedziała, agroholdingi i tak dalej, no to nie jest żadna pomoc Ukrainie, tutaj nie ma żadnego tranzytu. Po prostu Ukraina zdobyła bezpośredni dostęp do bardzo lukratywnego unijnego rynku i to jest jej cel, znaczy jej cel. Międzynarodowych koncernów cel, czyli dostęp do unijnego, dobrego rynku, który jest bliższy, który jest bardziej pewny. No a my wnioskowaliśmy również o to, żeby przede wszystkim stronie ukraińskiej postawić warunki i żeby zacząć politykę wobec Ukrainy prowadzić w sposób bardziej transakcyjny. To znaczy to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach i miesiącach, czyli między innymi nazwanie przez Zełońskiego Polskę sojusznikiem Putina, no to jest... Wprost Polski nie nazwał. Tak, ale powiedział, że niektórzy grają w teatrze Putina i wiadomo, o które państwo chodziło i zrobił to jeszcze... Tak, i zrobił to jeszcze na zgromadzeniu ogólnym ONZ, tak? To jest w ogóle bardzo upokarzające, więc trzeba postawić twarde warunki Ukrainie, między innymi to jest wycofanie skargi ze Światowej Organizacji Handlu, ekshumacja ofiar rzezi wołyńskiej, no i w końcu konkretne partycypowanie polskich firm w odbudowie Ukrainy. Tego cały czas nie ma i niestety nie widzę na poziomie Polski, polskiego rządu zmiany kierunku w tej sprawie. Z tym, że problem jest jeden. No. Trzeba było załatwiać na początku, dlatego że w tej chwili jesteśmy w sytuacji, w której jak jest trwają w tej chwili rozmowy,
rozmowy ministrów obrony dotyczące pomocy Ukrainie militarnej. Polskiego przedstawiciela nawet nie ma w czasie tych rozmów. To jest oczywiście błąd, tak? To ja się zgadzam, że tutaj w NATO powinien teraz minister. Ja chciałem zadać, zanim przejdziemy do jeszcze jednego wątku do ministra Błaszczaka. Panu ministrowi Ardanowskiemu pytanie, czy stawiając te określone warunki, o których wspomniała pani Bryłka, stawiając te warunki Ukrainie, warto, należy mieszać ten porządek, nazwijmy go ekonomiczny, gospodarczy, z tym porządkiem emocjonalnym, historycznym, czyli tę kwestię ekshumacji grobów osób pomordowanych w rzezi wołyńskiej. Nasze relacje historyczne były złożone i skomplikowane, nie są jednoznaczne. Oczywiście one muszą być wyjaśnione, bo tylko na prawdzie można budować przyszłe relacje i rozwój. Natomiast pytanie, czy w trakcie trwającej wojny i mobilizacji społeczeństwa ukraińskiego należy żądać wręcz przeproszenia Polski za ludobójstwo, które Ukraińcy na Wołyniu, które jest symbolem przecież dużo większego terenu, popełnili. Ja chcę jedną rzecz sprostować, którą tutaj w sposób może zamierzony czy niezamierzony pani Lubnauer przedstawiła. Przede wszystkim handel zbożem z Ukrainą nie jest elementem wspólnej polityki rolnej, odpowiada za to całkiem inny komisarz. Również to, że struktura rolnictwa na Ukrainie, bo trudno powiedzieć ukraińskiego w tej chwili, to nie jest rolnictwo ukraińskie, struktura rolnictwa na Ukrainie nie pasuje w żaden sposób do wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, wypracowanej, opartej o gospodarstwa mniejsze, o gospodarstwa przede wszystkim rodzinne. Uderzenie, tak trochę może to zabrzmi dziwnie, w pierwszej kolejności zostaną zniszczone, jeżeli nie będzie ograniczeń w imporcie przede wszystkim zbóż czy surowców rolnych z Ukrainy, polegną gospodarstwa roślinne, zbożowe w Europie Zachodniej, a nie małe polskie gospodarstwa dwukierunkowe zajmujące się przetwórstwem rolniczym, handlem detalicznym czy rolnictwem ekologicznym. Więc nie można mówić o tym, że rozmowy z Unią Europejską coś rozwiążą. To Unia Europejska wywołała ten problem, otwierając granice, znosząc cła i znosząc kontyngenty dostępu, o czym pani z Konfederacji słusznie zauważyła. Regulowaliśmy napływ żywności z Ukrainy cłami i wielkością kontyngentów, które nie rozwalały rolnictwa europejskiego. To zabiegali bardzo mocno zawsze ministrowie rolnictwa, zresztą również ja to czyniłem. To Unia Europejska doprowadziła do tego problemu, a potem w geście Piłata umyła ręce, mówiąc wprost, to nie jest nasz problem, żeby wyeksportować to zboże do Afryki czy na Bliski Wschód. Mają sobie poradzić kraje, które mają swoje zboże. A przypominam, my mamy swojego zboża około 10 milionów ton do wyeksportowania, nadwyżek, i zboże z Ukrainy tylko rozwala nasz rynek. Komisja Europejska zapewne o tym wiedziała, a mimo to zdecydowała się na uderzenie w rolnictwo krajów graniczących z Ukrainą, w szczególności w Polsce. Pani poseł chciała ad vocem krótko. Dwie rzeczy. Po pierwsze, ja nie twierdziłam, że sam import jest odpowiedzialny, Wojciechowski, ale jest odpowiedzialny za politykę rolną. I ja mówię o tym, że jeżeli Ukraina, wychodzimy z założenia, że jest otwarta ta możliwość importu, to musi się zmienić polityka rolna całej Unii Europejskiej. Bo, ponieważ to jest... Nie, musi się zmienić rolnictwo ukraińskie. Rolnictwo ukraińskie w takim wymiarze, w jakim jest, nie pasuje, absolutnie nie może wejść do wspólnej polityki rolnej. A po drugie, Unia to my. To nie można powiedzieć, że jakaś obca Unia, członkiem Komisji Europejskiej jest jednak Wojciechowski, tam zapadają decyzje i albo wychodzi z założenia, że się, nie wiem, podaje do dymisji, bo nic nie potrafi, albo tam twardo ustala się zasady, które nie będą krzywdzące również dla polskich rolników. I to, że w tej chwili nie potraficie nic załatwiać w ramach Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem i nie umiecie mieć żadnych innych sojuszy niż z Węgrami, w żadnej sprawie. Bo przecież zauważmy, że nie ma takiej sprawy, w której mielibyśmy innych współpracowników niż jako Polska, niż Węgry. A to, że mieliśmy w swoim czasie nawet poświęcić własne rolnictwo w imię jakiejś ideologii Unii Europejskiej. Nie poświęcimy swojego rolnictwa. No dobrze, ale nawet kwestie migranckie. No przecież też w tej chwili, jeśli chodzi o kwestie tych paktów migranckich, również tylko się okazuje, że Węgry są po tej samej stronie. I jeżeli nawet... Przepraszam, czy mogę skończyć to zdanie? W Lampedusie, w Paryżu, w Sztokholmie nie dopuścimy. Lampedusę to robicie nam regularnie na granicy między białoruskiej. Tam 30 tysięcy ludzi przechodzi przez tą granicę w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Natomiast nie zmienia to faktu, że przecież za pakt migracyjny w dużym stopniu odpowiada w tej chwili za przyspieszenie prac Meloni. Wasza sojuszniczka, która chciała, żebyś PiS wygrał w Polsce. W związku z tym
To jest przykład pani, tego, pani jak Bruka, i kończymy ten wątek. I kończymy tak, ten wątek. To jeszcze uzupełniając, co chciałam powiedzieć. Przede wszystkim cały czas ciągłe otwarcie granicy na niekontrolowany import artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski i ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Wspólna polityka handlowa to jest wyłączna kompetencja Unii Europejskiej. Także to właśnie komisarz do spraw handlu odpowiada za między innymi to rozporządzenie. Przypomnę, że to rozporządzenie było przyjmowane kwalifikowaną większością głosów i niestety, jak z każdym taką sytuacją, Polska zawsze zostanie przegłosowana. Debata Parlamentu Europejskiego. Odbywała się ze 3 tygodnie debata Parlamentu Europejskiego, nad którą bardzo mocno ubolewam, bo zarówno przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, jak i przedstawiciele PiS-u, zamiast podawać konkretne przykłady, konkretne dane, konkretne analizy, jak bardzo niekontrolowany import artykułów rolno-spożywczych szkodzi polskiemu sektorowi rolnemu, nikt z takimi danymi po prostu nie wyszedł, a wiemy, że zboże z Ukrainy było zanieczyszczone, pozostałości pestycydów, mykotoksyny, 35% ziarna przyjeżdżającego z Ukrainy było zanieczyszczone. Już nie mówiąc o zbożu technicznym. Zboża technicznego, które w ogóle nie było w polskim. Już nie mówiąc o zbożu technicznym, po prostu nie było kontroli na granicy. Ja byłam na granicy kilka razy, nie było żadnej kontroli przez dobrych kilka miesięcy. Naszym zdaniem embargo powinno, jeśli już zostało jednostronne embargo, wbrew Unii Europejskiej, wbrew obowiązującym przepisom wprowadzone, powinno zostać rozszerzone, bo sytuacja nie dotyczy tylko, ta zła sytuacja nie dotyczy tylko ziarna i nie dotyczy tylko zboża, dotyczy również mięsa drobiowego, dotyczy świeżych jaj, dotyczy spirytusu, dotyczy koncentratu jabłkowego. Ja przypomnę, że eksporter z Ukrainy do Polski to jest barszczowski, owoców miękkich i na te wszystkie towary to powinno, to embargo powinno zostać rozszerzone. Ten eksporter... Z mlekiem jest problem. Natomiast dużo mniejsza produkcja jest na Ukrainie mleka niż w Polsce, więc tutaj jeszcze, ale oczywiście po prostu Ukraina ma taki potencjał rozwojowy w zakresie rolnictwa, że nigdy nie będziemy z nią konkurencyjni. Natomiast jeszcze o tym koncentracie jabłkowym. Eksportuje ten koncentrat jabłkowy pan Barszczowski, który jest ścigany listem gończym w Polsce, tak? Za oszustwo wobec polskich rolników sprzed kilku lat. I to są tacy ludzie, którzy wysyłają tutaj towar i jeszcze do końca niszczą tych polskich sadowników. Szanowni Państwo, sondaże, tych sondaży mamy straszny duży wysyp. Wiemy z nich niewiele i wszystko się może wydarzyć. Praktycznie poza jedną rzeczą, że ze wszystkich sondaży wynika to, że PiS nie będzie miał najprawdopodobniej oczywiście samodzielnej większości. Panie ministrze, pytanie, jeżeli Prawo i Sprawiedliwości zabraknie kilkudziesięciu głosów do większości, to zawrzecie koalicję z Konfederacją, czy będziecie rządzić rządem mniejszościowym? Że to jest wróżenie z fusów w tej chwili, jakie będą wyniki wyborów. Ludzie zadecydują. Wtedy zapewne każda z partii będzie, analizując wyniki arytmetyczne wyborów, starała się jakąś strategię zdobycia władzy czy utrzymania władzy przeprowadzić. Na razie jest to dzielenie skóry na niedźwiedziu. Ale wyobraża pan sobie taką koalicję? Panie redaktorze, informacja od szefa Krajowej Administracji Celno-Skarbowej. Wszystkie firmy, które sprowadziły zboże techniczne, mają postępowania prokuratorskie i wszystkie trafią do sądu. To pytanie do dwóch pań, bo i o takiej koalicji się mówi. Koalicji, w której byłyby trzy podmioty, czyli Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica i Trzecia Droga i Konfederacja. To jest możliwe? Nie, to jest niemożliwe. Różnią nas wartości, podejście do praw kobiet. Ale jeżeli celem zasadniczym jest odsunięcie PiS-u od władzy i zabraknie wam kilku czy kilkunastu głosów. PiS i Konfederacja są po jednych, że tak powiem, pieniądzach. Jeśli chodzi na przykład o stosunek do praw kobiet, ja przypomnę, że pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, który spowodował odebranie kobietom prawa do decyzji, podpisało się zarówno PiS, jak i Konfederacja. Politycy Konfederacji chcą nawet zabrać kobietom prawo decydowania w sytuacji, kiedy ciąża pochodzi z gwałtu. Widzimy, jak głosowaliśmy w sprawie Lex Kamile, gdzie chodziło o ochronę dziecka przed przemocą. Jest bardzo wiele elementów, które nas całkowicie dzieli. Kwestia podejścia do Unii Europejskiej. My jesteśmy głęboko przekonani, że kwestia bezpieczeństwa i przyszłości Polski to jest Unia Europejska. Konfederacja w sposób zawalowany mówi, że należy rozważyć możliwość wyjścia z Unii Europejskiej. Przecież Mentzen powiedział, że teraz to on by referendum nie chciał, bo wie, że przegraliby. Ale w przyszłości, któż to wie? W związku z tym nas nie łączy nic z Konfederacją i nie wyobrażam sobie. Poza niechęcią do PiSu. Ja do PiSu też bym wątpiła, dlatego że część ich kandydatów była wybrana z list PiSu na przykład w wyborach do rad samorządowych. Nie przypomnę sobie na Lubelszczyźnie gość, który kandyduje między innymi Pejo jakoś, nie pamiętam. Natomiast jest wicesarostą w powiatu, razem z którym... Bartłomiej Pejo, no pan pamięta, ja nie pamiętam nazwiska. Natomiast dla mnie nie ulega żadnym wątpliwości, że opozycja
jest bardzo bliska i to kwestia jest tylko naszego zaangażowania, mobilizacji do zwycięstwa w tych wyborach, tak żeby utworzyć rząd złożony z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Widać, to zresztą w bardzo wielu sondażach właściwie to jest jedyna realna możliwość po wyborach rządzenia takiego, żebyśmy mogli stworzyć stabilny rząd. W związku z tym zachęcam wszystkich do głosowania na jedno z tych ugrupowań. Natomiast jeszcze chciałam do poprzedniego wątku. Nie wracamy do poprzedniego wątku. Nie wracamy do poprzedniego wątku. Bo tak mówimy w tej chwili, że są postępowania. Pani poseł, nie wracamy do poprzedniego. Postępowanie prokuratorskie, kto się w ogóle zgodził na takie wątku, na koniec pozwolę sobie zadać pytanie o waszego kandydata, którego żeście ukryli w szafie, Janusza Korwin-Mikkego. Czy nie lepiej byłoby go w ogóle nie wystawiać na listach, niż ukrywać go w szafie po tych jego, mówiąc najdelikatniej, niezbyt mądrych tekstach o pedofilii? Pan Janusz ma wiele kontrowersyjnych wypowiedzi. My się od tych kontrowersyjnych, absurdalnych wypowiedzi jak najbardziej odcinamy. Z waszym liderem i się z nimi nie zgadzamy. Wyborcy mają prawo wyboru innych kandydatów. Lista ma kilkunastu kandydatów, więc można wybierać z innych. Natomiast wracając do tego pierwszego pytania, to znaczy Konfederacja ma najmniej wspólnych głosowań z PiS-em i w strategicznych ustawach, które były podejmowane w ostatniej kadencji, to zarówno Koalicja Obywatelska, jak i PiS głosowały za. To była ustawa covidowa, to była specustawa ukraińska, to było 800+. To była piątka Kaczyńskiego, piątka przeciwko rolnikom. W tych wszystkich głosowaniach głosowaliście tak samo. Nie ma po prostu programowej różnicy. Ratyfikację nowych zasobów własnych, tak samo. Zarówno PiS, jak i Platforma popieracie. Czyli nowe unijne wspólne podatki, federalizacja Unii Europejskiej, wspólny unijny dług. Wspólny unijny dług do 2050 roku. Chcemy, żeby Polacy dostali 260 miliardów państwu KPO i następne 550 miliardów w ramach funduszy. Dziękuję państwu serdecznie. Nie kończymy. Jan Krzysztof Ardanowski, Anna Bryłka, Katarzyna Lubnauer w pierwszej części. Za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę. Szanowni Państwo, zachęcamy wszyscy do głosowania. Ja głosować można w naszej sądzie, czy PiS utrzyma władzę. Tak brzmi. Dziękuję Państwu serdecznie. Państwo, zostańcie z nami. Ujawniamy tajny raport Polskiej Straży Granicznej. Tylko w tym roku nielegalnie wdarło się do Polski ponad 30 tysięcy migrantów ze wschodu. Płot na granicy z Białorusią jest kompletnie nieszczelny. Można go przeciąć zwykłym ręcznym brzeszczotem, bo pręty są puste w środku. Dziur w płocie jest już co najmniej 1000. Rzeka migrantów wdziera się do Polski i zalewa Europę. Dlatego wróciły kontrole na granicy z Niemcami i Słowacją. Postawimy szczelną zaporę na granicy z Białorusią. Stop mafii przemytników PiS. Nazywam się Diana i jestem mamą 3-letniego Nikodema. Jestem także żoną Grzegorza. Grzegorz jest funkcjonariuszem Straży Granicznej. 3 lata temu rozpoczął się hybrydowy atak Putina na polskie granice. Nie spodziewaliśmy się nigdy tego, że znajdą się w Polsce ludzie, którzy zaczną demontować naszą granicę od środka. Ile trupów jeszcze potrzeba? Tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. Śmiecie po prostu. Zdajecie sobie państwo sprawę z tego, że strażnicy graniczni też mają swoje rodziny? To bardzo bolesne, że celujecie w nas swoje filmy i międzynarodową propagandę, niszcząc nasze życie. Dzieci funkcjonariuszy na Podlasiu muszą mówić w szkołach, że ich rodzice nie zabijają ciężarnych kobiet, że nikogo nie zakopują w lesie. To jest nie tylko kłamstwo, to jest okrucieństwo. 15 października zdecydujecie, czy będzie broniona granica naszego kraju. Czy Polska będzie bezpieczna. Hubert Biskupski, witam Państwa po krótkiej przerwie. Paulina Matysiak, Nowa Lewica, Andrzej Domański, Koalicja Obywatelska i Artur Warzocha, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, możecie odpowiadać na pytanie w naszej sądzie, czy PiS utrzyma władzę. Widzieliście przed chwilą dwa wypuszczone dzisiaj spoty, jeden Prawa i Sprawiedliwości, drugi Koalicji Obywatelskiej. Jak powinna wyglądać polityka migracyjna Polski? Przede wszystkim powinna zacząć wyglądać, panie redaktorze. Nie ma takiej polityki? Nie, nie ma takiej polityki i niestety, ale Prawo i Sprawiedliwość straszy Polaków migrantami, mimo że tak naprawdę ma wiele na sumieniu, jeżeli chodzi o chociażby ściąganie osób z zagranicy do nas, do kraju, bo wiemy, z jakimi problemami
ostatnio sam resort się mierzył. Cały czas czekamy na faktycznie wyjaśnienia tej sytuacji. Wiemy, że wizy były sprzedawane, że dochodziło do korupcji. Jaka jest skala tego zjawiska, to musimy poczekać faktycznie na wyjaśnienia, ale informacje, no myślę, że są zatrważające. No to, że można było kupić polską wizę na czarnym rynku, nie powinno nas w żaden sposób cieszyć. Nie daje to spokoju. Nie tak to zdecydowanie powinno wyglądać. To jest jedna kwestia. A jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje ten temat do straszenia Polaków. Także wykorzystuje w ramach zaproponowanego przez siebie referendum i swojego pytania, które w ogóle nie było przedyskutowane. To też nie jest taki temat, o którym, panie redaktorze, Polacy dyskutują. Mało tego, my już teraz w naszym kraju mamy bardzo wielu cudzoziemców, którzy to dobrze czy źle? Z mojej perspektywy bardzo dobrze. My doskonale sobie zdajemy sprawę, że potrzebujemy ludzi do pracy. Te osoby do nas przyjeżdżają. Przyjeżdżają po to, żeby u nas się dorobić. Pracują na nasz dobrobyt. Polskie firmy, polscy przedsiębiorcy potrzebują takiego wsparcia. Te osoby też przecież korzystają. Mogą zarobić, wysyłają pieniądze do rodziny. Pewnie część tych osób do siebie wróci, pewnie część zostanie albo przyjedzie do nich rodzina. Generalnie my to znamy też z naszej własnej historii, bo przecież Polacy też wyjeżdżali za chlebem za granicę. Część została, część wraca. To samo będzie teraz z tymi osobami, które do nas tutaj przyjeżdżają. I to nie jest tak, że to są tylko osoby, które pojawiły się w Polsce w ubiegłym roku po wybuchu wojny z Ukrainy, bo bardzo często Prawo i Sprawiedliwość właśnie tak to przedstawia, że większość tych osób to są przecież Ukraińcy, którzy u nas są i u nas pracują. Tak, oczywiście pracują i też u nas są, ale to są też osoby z innych krajów, to są osoby, które przyjeżdżają do nas też z Azji, które przyjeżdżają, tutaj pracują i tak naprawdę rząd nie ma im nic do zaoferowania, jeżeli chodzi o taką politykę aklimatyzacji, integracji z polskim społeczeństwem. Nie ma chociażby programów nauki języka. Przecież część tych osób zostanie. One powinny móc się zintegrować z polskim społeczeństwem, tak żeby nie dochodziło do tych sytuacji, którymi właśnie Prawo i Sprawiedliwość straszy. To są rozwiązania, które powinniśmy u nas wprowadzać. Powinniśmy mieć propozycje dla tych osób, które będą chciały u nas zostać i tutaj po prostu dalej prowadzić swoje życie, żeby one nie czuły się wykluczone z polskiego społeczeństwa. To tak. Andrzej Domański, jeżeli już przejmiecie tę władzę, o której tak bardzo marzycie, to tę zaporę na granicy z Białorusią to zdemontujecie? Nie, czy, absolutnie nie. Czy ją umocnicie? Oczywiście ta zapora na granicy, ten płot na granicy z Białorusią, no on nie spełnia swojej roli. Widzimy, że codziennie dziesiątki osób przekraczają w sposób nielegalny polską granicę. Polska gospodarka potrzebuje pracowników, ale przede wszystkim potrzebujemy szczelnego systemu, szczelnej granicy i systemu, który sprawia, że do Polski przyjeżdżają osoby, które są wcześniej sprawdzane. Tymczasem ten wielki skandal związany z wydawaniem wiz w sposób nielegalny, z złamaniem prawa sprawił, iż w Polsce pojawiły się tysiące osób, o których nie wiemy praktycznie nic. Więc można powiedzieć, że bezpieczeństwo Polski w ten sposób zostało przez politykę PiS-u, przez politykę prowadzoną przez MSZ po prostu narażone na szwank. Więc oczywiście, że polska granica musi być bezpieczna. Wiemy, że PiS tę granicę rozszczelnił i to nie mówimy tylko o tym płocie, ale też mówimy o tym, że w wielu miejscach dochodzi do naruszeń. Pamiętamy, jak helikoptery wleciały przez polską granicę, ośmieszając trochę polski system. No to obronny. Akurat nie byli uchodźcy. Więc to nie byli uchodźcy, ale widać, że granica jest po prostu nieszczelna. I my, gdy przejmiemy władzę, sprawimy, iż granica będzie szczelna, a do Polski będą przyjeżdżały te osoby, które wcześniej zostały zgodnie z procedurami zweryfikowane. Ja tutaj zgadzam się z panią poseł, że polska gospodarka potrzebuje pracowników. To muszą być osoby, które przejdą wcześniej odpowiednie sprawdzenie, tak aby do Polski, a przecież dalej do całej Unii Europejskiej, trafiały osoby, których przeszłość jest po prostu znana. To wydaje mi się zupełnie naturalne. A utrzymacie programy społeczne dla uchodźców ukraińskich w przyszłym roku? Tutaj oczywiście nie mam żadnej mowy o tym, o jakiejś dyskryminacji. Na to nie pozwala chociażby prawo unijne, to powiedzmy sobie otwarcie. Ja chciałbym oczywiście, żeby świadczenia były przyznawane
w szczególności, aby ich beneficjentami były te osoby, które pracują na pracują w Polsce, które dokładają się do wzrostu gospodarczego, które płacą składki. Wiemy, że to nie zawsze jest możliwe. Trzeba tworzyć programy, które sprawiają, iż osób przybywających do nas z zagranicy, a nie pracujących, żeby było ich jak najmniej. No ale tutaj o takiej dyskryminacji absolutnie nie ma mowy, chociażby właśnie z tytułu prawa unijnego. I też, panie redaktorze, pamiętajmy, że Polacy przez wiele lat byli w dokładnie takiej samej sytuacji. To właśnie my, pokolenie, może nie moje, ale moich rodziców, bardzo często wyjeżdżało za granicę za pracą i jakieś świadczenia im wtedy też były przyznawane. Jeszcze tylko jedno zdanie, bo tytułem uzupełnienia na temat tych świadczeń. Panie redaktorze, Lewica złożyła taki projekt ustawy, będziemy chcieli to wprowadzić w przyszłym rządzie, dotyczący bezpłatnych posiłków dla każdego dziecka w szkole. Ja sobie nie wyobrażam, żeby teraz segregować te dzieciaki w szkole, że jeżeli ty pochodzisz z Ukrainy, to tego obiadu nie zjesz, a ty, jak masz rodziców Polaków i wychowałeś, urodziłeś się w Polsce, ten obiad dostaniesz. Nie, to jest zapewnienie pewnego standardu dobrych rozwiązań dla wszystkich, ponieważ mieszkają w Polsce, ponieważ się uczą. W kontekście tutaj ten przykład dzieci, wydaje mi się, że to jest oczywiste. Nie powinno być i nie powinno dochodzić do żadnych naruszeń. I niestety PiS teraz też wykorzystuje część tych nastrojów antyukraińskich do tego, żeby na tym zbijać swój kapitał polityczny. To jest niedopuszczalne i to jest haniebne. Artur Warzocha, Prawo i Sprawiedliwość. Czy jeżeli zostanie wprowadzony, bo państwo też macie w swoich konkretach projekt dotyczący bezpłatnych posiłków dla dzieci, to powinny one być dla wszystkich dzieci bez względu na to, czy to są dzieci polskie czy ukraińskie, czy zgodnie z przynajmniej taką zapowiedzią pana ministra Müllera, część tych socjalnych benefitów będziecie chcieli wygaszać? Pan minister Müller, zresztą to rząd od dłuższego czasu o tym mówił, powiedział, że znaczy dał do zrozumienia, że my cały czas pracujemy nad tym, jako strona, która wzięła odpowiedzialność 4 lata temu za losy Polski, żeby tych uchodźców, których przyjęliśmy z tak szeroko otwartymi ramionami, to były gesty wykonywane zarówno przez państwo, jak i na poziomie czysto ludzkim, bo dotyczyły również takich przeciętnych obywateli, żeby tę asymilację, czy też to przyjęcie, żeby ona oznaczała określony okres czasu. To znaczy my oczywiście przyjęliśmy z otwartym sercem uchodźców, ale właśnie w warunkach wojennych, z tego względu, że oni nie mogli mieszkać w swoim czasie. Większość z tych ludzi chce powrócić do swoich domów. Więc skoro mówimy o tej czasowej asymilacji, skoro mówimy o znalezieniu różnych rozwiązań, które będą wspierały tych najsłabszych, którzy nie mogą sobie z taką swobodą radzić w polskich realiach, jak polskie rodziny tutaj urodzone i tutaj od zawsze mieszkające. Więc wiadomym jest, że ta sytuacja wiecznie trwać nie może, bo większość tych ludzi, jestem o tym przekonany, opuści kiedyś granice Rzeczypospolitej Polskiej, powróci do swoich domów, bo tam po prostu, mam nadzieję, oby jak najszybciej zapanuje spokój. I myślę, że tak należy interpretować tę wypowiedź rzecznika rządu, dlatego że no, my wszyscy jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy w tej chwili dużą ilość gości z zagranicy, których też dzięki naszemu PKB, naszym dochodom państwa utrzymujemy tutaj, próbujemy asymilować, ugościć i nie doprowadzić do takiej sytuacji, żeby oni stanowili grupę, która poczuje się wykluczona społecznie, ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie na czas działań wojennych. Jak tylko będzie taka możliwość, to oczywiście będą trwały rozmowy na temat tego, w jaki sposób tych uchodźców potem no, spokojnie, że tak powiem, przekazać do ich ojczyzny, bo oni, tak jak powiedziałem, z pewnością, zresztą spotykamy się z nimi również teraz w trakcie kampanii wyborczej i oni deklarują chęć powrotu. Natomiast chciałem jeszcze się odnieść do tego wszystkiego, o czym mówili moi przedmówcy, bo zarówno w głosie przedstawicielki Lewicy, jak i w głosie przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej usłyszałem jeden wspólny mianownik. Cokolwiek by rząd nie zrobił, to zawsze jest źle. I wszystko to należy w czambuł potępić, dlatego że to akurat są rozwiązania zaproponowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Różnice polegają mniej więcej na tym, że przedstawicielka Lewicy właściwie wystawiła jak najlepszą laurkę
dla rządu, bo ona powiedziała, bo pani powiedziała przecież, przepraszam, zwracam się tak bezpośrednio w tej chwili do mojej przedmówczyni, że ci ludzie tutaj przyjechali do Polski, że dobrze się tutaj czują, że oni pracują, że podnoszą polskie PKB, że mają na to wpływ, czyli razem z nami budują dobrobyt Polski. Czy to jest sytuacja pożądana, czy nie? Wszyscy ci, którzy się tutaj znajdują legalnie, a ci, którzy których praca przynosi wzrost polskiego BHP, należy zakładać, że są tutaj legalnie, czy też pracują, podejmują pracę, czy mają możliwość podejmowania pracy w sposób legalny, więc chyba jest okej, prawda? Należy się z takiej sytuacji cieszyć, ponieważ na polskim rynku, to jak doskonale wiemy, w różnych branżach od pewnego momentu zaczęło brakować rąk do pracy. Powody były różne. Między innymi to, że 15 lat temu, kiedy rządziła jeszcze koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL, no zaczął się masowy ruch migracyjny, czy to właściwie to 20 lat temu, prawie 20 lat temu, bo to od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, na zachód. Polskie rodziny w wielu przypadkach tam się po prostu przeniosły, zaczęło brakować rąk do pracy. Dzisiaj, kiedy sytuacja ekonomiczna polskich rodzin dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości jest o dużo, dużo lepsza niż 8 lat temu, pojawiają się w sposób naturalny luki na rynku pracy. Dzisiaj te luki wypełniają nasi goście, czyli pracownicy, którzy przyjeżdżają do Polski, obywatele innych krajów, którzy przyjeżdżają tutaj, znajdują się tutaj w sposób legalny i mogą również legalnie podjąć pracę. I działają na rzecz ogólno dobrze pojętego interesu narodowego. No ale to się też nie podoba państwu, nie wiem z jakich względów, dlatego że cały czas, jak mantrę obydwoje państwo powtarzają, o jakichś tysiącach nielegalnych migrantów, czy wręcz milionach nielegalnych migrantów, bo takie sformułowania padały z ust waszych liderów politycznych, którzy to w sposób nielegalny znaleźli się w granicach Rzeczypospolitej. Nie ma żadnej afery wizowej. Od tego chciałbym zacząć. Chcę powiedzieć, że afera wizowa, którą państwo na siłę próbujecie rozdmuchać, zupełnie nieproporcjonalnie do skali, dotyczy 260 przypadków handlowania miejscami w kolejce po wizę. Tak mniej więcej bym to określił. I wiem, o czym mówię, bo takie sytuacje miały miejsce już dawno temu. Takie sytuacje miały miejsce również za czasów rządów koalicji PO-PSL. Takie sytuacje również miały miejsce za czasów rządów SLD. Wtedy, kiedy jeszcze nie nazywało się lewicą, czyli lata temu. Takie, proszę, szanowni państwo, powiedzmy sobie to też otwarcie. Jeżeli minister, który sprawuje nadzór nad departamentami, które są za to odpowiedzialne, pod tymże nadzorem zdarzyło się, konkretnego ministra zdarzyło się, doszło do takich sytuacji, które oczywiście nie powinny mieć miejsca, to przynajmniej będzie odpowiadał za brak właściwego nadzoru. I to jest w tej chwili moim zdaniem klucz problemu, jeżeli mówimy o odpowiedzialności ministra Wawrzyka. Tak działa administracja publiczna, szanowni państwo, i to trzeba po prostu sobie spokojnie powiedzieć, a nie straszyć Polaków tym, że tutaj nagle pojawią się jakieś niezliczone ilości migrantów, bo z jednej strony państwo też powinniście sobie szczerze spojrzeć w lustro i odpowiedzieć na pytanie. To w takim razie, skoro nie chcecie zabezpieczenia polskich granic, skoro chcecie, żeby polskie granice były bezpieczne, ale nie chcecie na przykład płotu, proszę państwa, żebyśmy nawet wybudowali mur wielkości wieżowca 20-piętrowego, to i tak bez dozoru służb mundurowych przez taką przeszkodę zawsze będzie można przejść. Bo człowiek jest pomysłowy i znajdzie zawsze rozwiązanie. Otóż ten mur jest tylko instalacją, która wspiera działania Straży Granicznej, która odpowiada za bezpieczeństwo na granicy polsko-białoruskiej. I, że tak powiem, plucie na ten mundur przez przedstawicieli waszego środowiska jest po prostu niegodziwe. Polscy funkcjonariusze. Dziękuję państwo bardzo. Się chcieli odnieść do słów pana prezesa Warzuchy. To może po kolei. Znaczy przede wszystkim, proszę pana, to nie jest tak, że jeżeli państwo rozpoczynacie jakieś działania, mówię teraz szerzej, czy wprowadzacie jakieś rozwiązania i one są dobrymi rozwiązaniami, to opozycja je tylko gani. To jest nieprawda. Polecam przesłuchać moje różne wypowiedzi. Przed chwilą dyskutowaliśmy o projekcie ustawy o tych darmowych, bezpłatnych posiłkach dla dzieci. To jest projekt lewicy. Państwo go teraz wprowadzacie. Dyskusja w ostatnich dniach dotyczy emerytur stażowych i warto może przypomnieć
tym ludziom, którzy nas dzisiaj słuchają i oglądają, że w 2020 roku taki projekt wypracowany wspólnie z OPZZ-em złożyła Lewica. Może pan się zapytać swoich kolegów i koleżanek, dlaczego przez 3 lata takiej dyskusji w parlamencie nad tym projektem, który ponoć, jak państwo teraz opowiadacie, jest tak niezwykle istotny i wyczekiwany przez Polaków, bo jest wyczekiwany przez Polaków i my ten projekt popieramy. Chcieliśmy go już dawno temu wprowadzić, żeby ci, którzy naprawdę bardzo długo pracowali, bardzo często w ciężkich warunkach, mogli przejść na godną emeryturę. Proszę się dopytać i wrócić do nas z odpowiedziami. To jest jedna kwestia. Natomiast jeżeli proszę mnie nie traktować jak uczniaka, z całym szacunkiem, pani poseł. Ja też kiedyś byłem w parlamencie, ja wiem, jak wygląda proces legislacyjny, ale pani wybaczy, no czasami mam lepsze lektury niż śledzenie dyskusji parlamentarnej, która czasami przypomina... Doskonale pan sobie zdaje sprawę, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak państwo chcecie coś przepchnąć w parlamencie, to wystarczy wam tydzień, a tutaj nawet 3 lata nie wystarczyło, żeby nad tym projektem rozpocząć dyskusję. I teraz jeszcze jedna rzecz, bo pan nam zarzuca, że my nie chcemy dbać o bezpieczeństwo granic. I to jest absolutnie nieprawda. Pierwsza kwestia dotycząca chociażby muru na granicy z Białorusią, tej zapory. Warto podkreślić, że ta zapora jest tylko na 108 kilometrach granicy. Granica z Białorusią to jest ponad 400. Wszyscy doskonale wiedzą, że i tak te osoby, które zostały wmanewrowane w ten proceder Łukaszenki, będą chciały się przedostać i będą szukały u nas bezpieczeństwa. I największym zarzutem dla Prawa i Sprawiedliwości i dla państwa rządów jest to, że służby pod waszym nadzorem nie chcą przyjmować wniosków i łamią prawo międzynarodowe. To już twierdził Rzecznik Praw Obywatelskich, były wyroki sądów, polskich sądów w tym temacie. I to jest skandaliczne. I druga kwestia, bo teraz mamy zamkniętą granicę polsko-słowacką. Nie zamkniętą, tylko kontrolowaną. Panie redaktorze, to jest kwestia taka, że mamy zamknięte przejścia. No nie jest zamknięta, pani poseł. Wprowadzono kontrolę granicy. To może jeszcze raz. Niektóre przejścia są zupełnie zamknięte i oczywiście, że są kontrolowane i to jest normalna sytuacja. Tak samo jak mamy kontrolę na przykład na granicy polsko-niemieckiej, bo niemieckie państwo też takie kontrole wprowadziło. Nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast w efekcie tych działań, które podjął rząd Prawa i Sprawiedliwości, mamy sytuację, w której na przykład uruchomiony przez państwa i z naszych publicznych pieniędzy autobus Kolei Małopolskich już nie przejeżdża na stronę słowacką i powoduje bardzo duży problem, jeżeli chodzi o mieszkańców tamtego regionu, którzy mają interesy i po polskiej stronie, i po słowackiej stronie, bo ten autobus dojeżdża teraz tylko do granicy. Znaczy, wprowadźmy kontrolę. Oczywiście, że tak, nie ma problemu, żeby sprawdzić, kto w tym autobusie przejeżdża granicę, ale nie zamykajmy jej na Boga, żeby ten autobus nie mógł przejechać. To jest największy problem. O tym mówię, jeżeli mówię o zamkniętej granicy. To są rozwiązania, które powinny wyglądać zupełnie inaczej. Pan prezes Warzocha był uprzejmy stwierdzić, że nie było żadnej afery, ale oczywiście wiceminister za coś poleciał. I nie poleciał bez powodu. Poleciał dlatego, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych miał miejsce na olbrzymią skalę proceder pomagania w wystawianiu nielegalnych wiz do Polski. I możemy Państwu zagwarantować, że po wygranych wyborach wejdziemy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i bardzo dokładnie sprawdzimy, kto i na jakich zasadach te nielegalne wizy wydawał. Wracając do kontroli na granicach Polski. No przecież te kontrole nie wzięły się, drodzy państwo, znikąd. Dlaczego nagle Słowacy wprowadzają kontrole? Dlaczego Polacy. Na granicy... To Polacy tak, dlaczego pojawiają się kontrole na granicy z Niemcami? Dlaczego Amerykanie wyrażają zaniepokojenie sytuacją związaną z wizami w Polsce? No przecież nie można zamykać oczu na ewidentne fakty. I tutaj zaklęcia pana prezesa Warzochy faktów nie zmienią. Oczywiście chcemy bardzo skrupulatnej kontroli, szczególnie na naszej wschodniej granicy. To jest absolutnie jasne. Wiemy, że ten płot wybudowany przez PiS tej kontroli, tej funkcji po prostu nie spełnia. Ta kontrola musi być precyzyjna, musi się składać nie tylko z fizycznej zapory, dlatego że nasza wschodnia granica musi być bardzo dobrze chroniona. I kolejny punkt. Jeżeli ktoś tutaj hańbi polski mundur, to z całą pewnością są to ci politycy PiSu, którzy prowadzą do upolitycznienia armii i wykorzystują polskich żołnierzy do politycznych swoich celów, czego efekty widzieliśmy w ostatnich dniach, kiedy to
co najmniej 10 żołnierzy zawodowych z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych złożyło wypowiedzenia. Nie złożyło ich na pewno bez powodu, bo widzimy, iż wojsko jest wykorzystywane do celów politycznych coraz częściej. I to również będzie wymagało... Nie wiemy tak naprawdę, jaki był powód złożenia tych dymisji. I czekamy na wyjaśnienia. Niczego nie usłyszeliśmy i przypuszczam, że niczego nie usłyszymy. Ja natomiast, jak już jesteśmy przy tym temacie, szukam tutaj tego cytatu, który już raz dzisiaj cytowałem, z Romana Giertycha, który jest waszym kandydatem. Jest oczywiste, że dzisiejsze, chodzi o wczorajsze, dymisje oznaczają, że wojsko porzuca PiS z powodu planu użycia tego wojska do jakiejś nielegalnej operacji. Jarku, chciałeś zrobić zamach na wybory. Ja mam pytanie, czy Roman Giertych wie coś, co powinno nami wstrząsnąć, czy po prostu wypisuje niestworzone historie i wy powinniście nim wstrząsnąć. Nie wiem do końca, jaką informację ma pan Giertych. Wiemy, że... No ale z tej to, co informacji się, wynika, wiemy, że to, co dzieje się w Wojsku Polskim, szykowany jest zamach stanu. Wiemy, tak? że to, co dzieje się w Wojsku... I to są obawy, które wyraża wiele osób, nie tylko Roman Giertych. Pan wierzy w to, że w przypadku, gdy PiS przegra wybory, to wprowadzi stan wyjątkowy. Ja nie mam absolutnie takiej wiedzy. Nie są to zdania, pod którymi ja mógłbym powiedzieć, że mam za tymi zdaniami jakieś konkretne fakty czy konkretne informacje. To oczywiście trzeba dopytać pana Giertycha, ale faktem jest, że wiele osób wyraża tego typu zaniepokojenie. Jest pewnym, że coraz częściej politycy PiS-u lubią pokazywać się na tle żołnierzy, lubią wykorzystywać pikniki wojskowe do swoich politycznych celów, często z groźnymi wydarzeniami w ich trakcie, jak chociażby ten nieszczęsny przelot helikoptera. To był akurat policyjny helikopter. Policyjny, w każdym razie mundur. Polski mundur jest wykorzystywany przez polityków PiS-u do promocji politycznej. I to budzi nasz głęboki sprzeciw, nasz głęboki niepokój. I to oczywiście również będzie wymagało wyjaśnienia. To pytanie prezesa Warzochy. Jeżeli przegracie wybory, co jest możliwe, bo z sondaży wynika, że jest w zasadzie wszystko możliwe, to uszanujecie werdykt wyborców, czy tak jak sugeruje Roman Giertych, wprowadzicie stan wyjątkowy? Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, zawsze Prawo i Sprawiedliwość szanuje werdykty wyborców. Nie jesteśmy partią polityczną, która pojawiła się na scenie ledwie 4 czy 5 lat temu, tylko jesteśmy politykami czynnymi już od wielu, wielu dekad, więc jakikolwiek werdykt wyborców nie był, to się z tym oczywiście zawsze pogodzimy i będziemy działać dalej. Taka jest natura demokracji, że jest strona wygrana i jest opozycja, więc strona wygrana tworzy rząd i bierze odpowiedzialność za państwo. Tak jest już od 8 lat. Ja jestem przekonany, że to się po 15 października nie zmieni, że 15 października przyniesie taki werdykt tychże wyborców, że będziemy mogli rządzić trzecią kadencję i to jest dla Polski bardzo dobre. Dlatego, że nasz bilans dokonań ostatnich 8 lat, czyli dwóch kadencji, jest o niebo lepszy od, mówiąc tak najdelikatniej, od bilansu dokonań Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Lepiej o tamtych czasach zapomnieć. Długo trwało wychodzenie z tego marazmu. To po pierwsze. Po drugie, dyskutowanie o słowach Romana Giertycha wydaje mi się tutaj w ogóle takie niepoważne, dlatego że ten pan już na Twitterze, to jest moim zdaniem tak w ogóle dość smutno zakończona kariera polityczna już jakiś czas temu. No to się okaże dopiero. Może zostanie posłem, a niektórzy uważają, że być może nawet prokuratorem generalnym po wyborach. Jak będzie chciał objąć mandat, dlatego że póki co ciążą na nim, jak wiadomo, prokuratorskie zarzuty i ten pan po prostu kandydując nie pojawia się w ogóle w Polsce. Jak zamierza złożyć przysięgę online, jak wiadomo, nie wolno, trzeba to zrobić osobiście. W związku z tym zobaczymy, co będzie 15 października, ale ja wierzę w mądrość wyborców z województwa świętokrzyskiego, gdzie zdaje się pan Roman Giertych
kandyduje. Tam są o niebo lepsi kandydaci, żeby nie wymieniać tutaj na samym początku pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który tam otwiera listę. Szanowni państwo, natomiast słucham też wypowiedzi pana posła i tak dochodzę do wniosku, że u was ostatnio w Platformie Obywatelskiej zapanowała moda na jakieś teorie spiskowe, no bo pan już tutaj... I powiem szczerze, że to mnie szczerze tutaj dziwi, bo dlatego, że wy zawsze kreowaliście, to były pewnie jeszcze nawet czasy, kiedy pan poseł do partii nie należał, do Platformy Obywatelskiej, ale zawsze kreowaliście się na takich zdroworozsądkowych, takich, którzy wyśmiewali różnego rodzaju domysły, które gdzieś w przestrzeni publicznej krążyły i na których budowano różnego rodzaju teorie spiskowe. No pan dzisiaj sam osobiście tutaj parokrotnie takie teorie spiskowe próbował budować. No nie polecam tej drogi, panie pośle, bo tacy politycy potem kończą tak między innymi jak Roman Giertych. Czyli po prostu no, generalnie świat polityki się z nich śmieje, a oni gdzieś trafiają w jakiś taki wielki niebyt i zapadają się w jakąś ciemną czeluść i stamtąd tylko mogą co najwyżej, mają dostęp do Twittera, jeżeli oczywiście mają dostęp do internetu i stamtąd mogą w ten sposób. Więc ja przestrzegam, proszę tego po prostu nie robić, proszę nie insynuować opinii publicznej takich rzeczy, że wojsko jest upolitycznione bądź wykorzystywane do tego, żeby służyło jednej partii politycznej. Otóż, szanowny panie, szanowni państwo, nic nie stało na przeszkodzie przez te ostatnie 4 lata, a nawet przez 8 lat popierać, tak jak zresztą pani poseł wcześniej powiedziała, bo Prawo i Sprawiedliwość nie ma problemu z tym, żeby popierać dobre rozwiązania, nawet takie, które gdzieś rodzą się powiedzmy przy biurkach polityków opozycyjnych. Więc popierać dobre rozwiązania dla Polski, a nie miotać się tak, jak to robiliście przynajmniej w ciągu ostatnich kilku lat. Oj, coś nam się zerwało. Zakładając, że opozycja... Tak, to dotyczyło zarówno czasów pandemii, wtedy, kiedy wprowadzano rozwiązania związane z ochroną życia i zdrowia obywateli, kiedy nie wiadomo było za bardzo, jak sobie z tymi problemami radzić. To dotyczyło również tego zagrożenia na granicy. To dotyczyło również kryzysu wywołanego przez Putina poprzez agresję Rosji na Ukrainę i bez wypowiedzenia wojny, prowadzenia tam działań społecznych i mordowania po prostu ludzi. To dotyczyło również rozwiązań gospodarczych, które miały na celu zabezpieczenie wszystkich mieszkańców w dostawy ciepła, prądu, dostawy węgla, korzystania z surowców, sprowadzania tych surowców. Po prostu wszystko zostało w czambuł potępione, łącznie z tym nieszczęsnym płotem, jak pan to powiedział, wybudowanym na granicy, które podkreślam, miał tylko wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i ułatwić naszym służbom mundurowym, Straży Granicznej pracę na rzecz ochrony właśnie tegoż bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko przygranicznych miejscowości, ale całej Rzeczypospolitej. No, za waszych czasów przypomnę, strategia była taka, że rubież strategiczną wyznaczono na linii Wisły i pierwsze 14 Panie prezesie, pan wie, że to jest nieprawda. Dokładnie, pan dokładnie wie, że to jest nieprawda. Powtarza pan tę manipulację. Proszę udowodnić, że... No tak, pan Błaszczak... manipulacją. Panie prezesie, pan doskonale wie, że to była jedna z trzecia czy czwarta faza prowadzenia działań wojennych. Panie redaktorze, szanowni państwo, rozważanie tego w ogóle, nawet w czysto teoretycznych kategoriach, jest po prostu hańbą. Tak się nie powinno robić, tak nie powinno się zachować. Panie prezesie, odeślę do planu Z, czyli planu wojny z Niemcami, wykorzystywanego w 1939 roku. Tam była koncepcja najpierw wojny granicznej i później przesuwania linii obrony aż po linię rzeki Bugu i Sanu. Ostatnie pytanie do państwa w studiu. Zakładając, że opozycja, jak mówicie, demokratyczna, wygra wybory i uzyska większość parlamentarną, to kto powinien zostać premierem? Donald Tusk, Rafał Trzaskowski, czy może ktoś inny? O, panie redaktorze, w ogóle spokojnie. Faktycznie jesteśmy na finiszu kampanii i na pewno nie będziemy teraz podawać nazwisk osób, które takie stanowisko obejmą. Ale w sercu najbliżej ale do... Myślę też, że w ogóle to nie jest ten moment. Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Pracujemy, zachęcamy wyborców do tego, żeby przede wszystkim, po pierwsze, poszli na wybory, żeby zagłosowali na te ugrupowania, których program jest im najbliższy, których wartości dana partia realizuje.
Czy to będzie Lewica, czy to będzie Trzecia Droga, czy to będzie Platforma Obywatelska? Wszyscy jednym głosem tak mówimy. Pracujemy też na rzecz kandydatów Paktu Senackiego. Na tym teraz się skupiamy. Jeszcze mamy 2 dni naprawdę w wytężonej pracy, intensywnej kampanii. Donald Tusk, Rafał Trzaskowski, czy może ktoś inny? To oczywiście jest w tej chwili kwestia zupełnie drugorzędna. Najważniejsze jest zwycięstwo 15 października, wspólne zwycięstwo demokratycznej opozycji, wspólne Czyli zwycięstwo... Szymon Hołownia też byłby wspólne, w porządku. Wspólne zwycięstwo nad tym bardzo złym, katastrofalnym dla Polski rządem PiS-u i przede wszystkim najważniejsza jest wspólna praca programowa i realizowanie punktów programowych, które chwileczkę ja panu nie przerwałem i realizowanie tych punktów programowych, które na pewno nas i z Lewicą i z Trzecią Drogą łączą. Jednym z takich punktów z całą pewnością jest odpolitycznienie zarządów spółek Skarbu Państwa, czyli sprawienie, aby były wicewojewoda, były radny sejmiku, tak jak na przykład pan Warzocha, nie lądował jako wiceprezes spółki kontrolowanej przez Skarb Państwa, z której w następnym kroku, po zgarnięciu w zeszłym roku 700 tysięcy złotych, dobrze pamiętam, panie prezesie, startuje do Sejmu, startuje do Sejmu w czasie, kiedy spółka przyniosła w zeszłym roku na poziomie skonsolidowanym stratę, w czasie, kiedy spółka od momentu przejęcia przez władzę nie płaci dywidendy. Za to, co rośnie u państwa rośnie dług. Tak państwo fantastycznie zarządzają Tauronem i ja się zupełnie nie dziwię, że pan prezes postanowił startować do Sejmu, no bo oczywiście dla osób bez kwalifikacji w spółkach Skarbu Państwa miejsca nie będzie. Skąd pan wie, że jestem bez kwalifikacji? Panie pośle, ma pan prąd w domu? Płaci pan jakieś horrendalne warunki? Panie prezesie, czy pan naprawdę uważa, że ten prąd mam dzięki panu? Czy pan naprawdę się słyszy? Proszę się dobrze zastanowić nad tym, co pan opowiada. Bardzo uprzejmie pana proszę, żeby pan się zastanowił nad pana. Myślałem, że jakimś miłym akcentem skończymy, ale w... No nie da się, no są po prostu takie... W ostatnich godzinach kampanii wyborczej. Miły akcent to jest właśnie zachęcenie, żeby pójść na wybory 15 już za kilka dni w niedzielę do swoich lokali wyborczych i wybrać. To ja się z państwem zgadzam i zachęcam do udziału w wyborach 15 października. Paulina Matysiak, Andrzej Domański, Artur Warzocha. Dziękuję bardzo. I państwa gośćmi, szanowni państwo, zostańcie z nami. Czy PiS utrzyma władzę? To jest pytanie w sądzie. Za chwilę przenosimy się na Bliski Wschód. Hubert Piskupski, witam państwa po krótkiej przerwie. Pułkownik Maciej Korowa jest naszym kolejnym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry wieczór. Należy oceniać i rozumieć dymisję 2 generałów, szefa sztabu generalnego, generała Rajmunda Andrzejczaka i dowódcy operacyjnego, generała Tomasza Piotrowskiego? Ja to rozumiem tak, że formuła, którą panowie generałowie uczestniczyli, czyli w współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej się zakończyła i stwierdzili, że należy skończyć to odchodząc z armii. Tak to odbieram. Kilka dni przed wyborami to zawsze wzbudza olbrzymie emocje.
No, to nie jest tajemnicą, że współpraca pomiędzy szefem sztabu a dowódcą operacyjnym Ministerstwem Obrony Narodowej się nie układała. To nie jest żadna tajemnica. Wielokrotnie to widzieliśmy i mogliśmy to usłyszeć także w działaniach ministerstwa, czy też w tym, jak byli traktowani panowie generałowie. Niemniej żołnierz nie może protestować oficjalnie. Jedynym formą protestu jest zrzucenie munduru w tym czasie i w okolicznościach, które uważa za stosowne. Widocznie panowie generałowie uznali za stosowne w tym czasie zrezygnować. A kim są następcy? Generał Wiesław Kukuła i generał Maciej Klisz. Pierwszy został szefem sztabu generalnego, a drugi dowódcą operacyjnym rodzaju sił zbrojnych. No tutaj są różne opinie, natomiast chciałbym tutaj Państwu i Panu redaktorowi powiedzieć, że na pewnym poziomie oficerowie, a szczególnie generałowie, to już mają pewnego rodzaju doświadczenie, bo tutaj zarzut na przykład w stosunku do tych panów generałów, że nie mają odpowiedniego doświadczenia liniowego czy dowodzenia. No to są przede wszystkim oficerowie, którzy wywodzą się z jednostek specjalnych i później tworzyli obronę terytorialną, gdzie tego typu dowodzenie nie ma takich struktur, w których mogliby nabierać doświadczenie. Niemniej, co nie oznacza, że będąc szefami sztabów czy dowódcą operacyjnym, to nie jest sam dowódca dowodzi, tylko ma odpowiedni sztab ludzi, gdzie są odpowiedni specjaliści, a on tylko podejmuje decyzję zgodną ze swoimi umiejętnościami. Uważam, że te umiejętności obu tych panów generałów są na tyle wysokie. Miałem okazję z nimi rozmawiać i to są dobrzy oficerowie, znający się na swojej robocie. Panie pułkowniku, co wydarzyło się w Izraelu w niedzielę? Ten atak Hamasu był szokiem dla mieszkańców Izraela, dla władz Izraela i dla wojskowych izraelskich, którzy powinni być na taki atak przygotowani, bo to jest kraj, który jest od kilkudziesięciu lat w stanie permanentnej wojny. A mimo to Hamasowcom udało się zaskoczyć. Tu jest dużo czynników. Dlaczego? Nie jestem specjalistą od Bliskiego Wschodu, zajmuję się sprawami wojskowymi. Niemniej analizowałem szczególnie zmiany w armii izraelskiej, reformy, które trwały od 2019 roku i zmieniały jakby formę i strukturę i sposób prowadzenia działań bojowych przez armię Izraela. Hamas zaatakował w zasadzie armię izraelską na wykroku, kiedy pewne struktury nie były jeszcze do końca zweryfikowane. Pandemia trochę utrudniła też ten proces w najbardziej kluczowym aspekcie, tym technologicznym, gdzie pewne rozwiązania technologiczne nie zostały wprowadzone i przetestowane na wysokim poziomie, ale też sprawy polityczne i to, co się działo w Izraelu, co znamy z przekazów. Ten konflikt wewnętrzny też sporo napsuł, jeżeli chodzi o kwestie właśnie w tych najwyższych kwestiach decyzyjnych Izraela. O tym sami Izraelczycy piszą i mówią. To wszystko skumulowało się w czas, kiedy Hamas też walczy o pewnego rodzaju pozycję wśród wszystkich tych grup terrorystycznych, bo trzeba pamiętać, że Hamas to nie tylko jedna grupa terrorystyczna. Tam jest cała konfederacja tych grup terrorystycznych walcząca z Izraelem, natomiast też pomiędzy nimi są jakieś tarcia i Hamas tym spektakularnym atakiem w czasie, kiedy armia izraelska, cały system był najbardziej osłabiony, w tym polityczny, chciał osiągnąć jak najwięcej zamieszania i zadać jak najwięcej strat. No właśnie, co się udało. No właśnie, pytanie jest o cel i sens tego ataku, bo liczba ofiar po stronie izraelskiej już przekroczyła 1000. Widzimy te przerażające obrazki, słyszymy o tych wstrząsających informacjach, bo odcięcie głów 40 dzieciom, no to jest coś, co się w naszej kulturze nie mieści absolutnie.
w jakimkolwiek wyobrażeniu. No przecież Hamas nie jest w stanie podbić Izraela. Nie jest w stanie pokonać izraelskiej armii. Nie jest w stanie zagwarantować stabilności strefie Gazy. Więc jaki jest cel, biorąc pod uwagę, że nastąpi, już nastąpił potężny odwet, w którym też giną dziesiątki, setki, a zapewne i tysiące cywili. Jaki był cel tego spektakularnego ataku? Czy tylko to, o czym pan powiedział, żeby prężyć muskuły i w tym świecie terrorystycznym, świecie islamu pokazać, że to my jesteśmy tą wiodącą grupą bojową, czy o coś innego mogło jeszcze chodzić? Mi się wydaje, że chodziło też o kwestie polityczne. Zbrojne ramię to jest zawsze prowadzenie pewnej polityki i od tego nie możemy uciec. Jak mówiłem, kwestii politycznych mogę do końca nie czuć z tego obszaru, bo nie zajmuję się aż tak dogłębnie tymi wnioskami. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie wojskowe, to atak był bardzo dobrze przygotowany, można powiedzieć, że perfekcyjnie. Miał wykonać szok dla Izraela. Pamiętajmy, że rządzi w Izraelu dosyć skrajnie prawicowy rząd, który zastopował pewne procesy konsolidacyjne, jeżeli chodzi o kwestie tutaj z Palestyńczykami. Może taki atak, gdzie jest tyle ofiar, miał na celu zdewaluować ten rząd. Na pewno rząd będzie musiał się spowiadać z tego zaskoczenia służb i wojska. Ma to bardzo podobne koligacje, jak było zaskoczenie armii Izraela w czasie wojny Jom Kippur, gdzie praktycznie Izrael mógł przegrać z atakiem państw arabskich, tylko pomoc Stanów Zjednoczonych uratowała Izrael przed klęską, ale też później po tym prowadzono dochodzenie, dlaczego to tak się stało, i rząd, który w tym czasie był u władzy, stracił mandat społeczny do dalszego rządzenia. Może to jest pewien rodzaj, tylko tu akurat spekuluję, może to jest pewnego rodzaju zaatakowanie, spowodowanie tych ofiar, udowodnienie, że ten rząd, który stawiał na bezpieczeństwo Izraela, bo wielokrotnie mówił, że on będzie bronił bardziej Izraela niż inne ugrupowania, w ten sposób został obezwładniony z tej narracji. Na czym polega taktyka Hamasu? Hamas przede wszystkim uderzał wielowymiarowo i uderzał w sytuacji, kiedy armia izraelska nie miała zbyt dużo sił w kontakcie z Izraelem, czyli nie były to siły, które były gotowe do przeciwstawienia się takiego zmasowanego ataku. Izrael zakładał, że potrafi definiować te zagrożenia dosyć wcześnie i reagować. Niestety z jakiegoś powodu służby wywiadowcze niedostatecznie poinformowały, albo poinformowały, ale to zostało źle zinterpretowane, o takich zagrożeniach. Ja jestem bliżej teorii takiej, że to jednak służby izraelskie wiedziały, miały indykatory świadczące o tym ataku, natomiast zostały to zignorowane przez czynniki, które są wyżej. Z różnych powodów, teraz mi trudno określić. Jak myślę, i znając praktykę Izraela, to będzie po tym konflikcie wyjaśniane dosyć szczegółowo przez komisję, tak samo jak miało to miejsce podczas wojny Jom Kippur. Czy istnieje prawdopodobieństwo, że inspiratorem tego ataku, albo przynajmniej tym, który ten atak wspierał albo mu kibicował, była Rosja? Jest to ciekawa teoria, też się do niej skłaniam, tym bardziej, że Rosja bardzo ściśle współpracuje z Iranem, o wiele ściślej niż to miało miejsce kiedyś. Iran wspiera Rosję swoim uzbrojeniem i amunicją, natomiast Rosja mogła wspierać Iran swoimi informacjami wywiadowczymi. Pamiętajmy, że w Izraelu jest bardzo duża diaspora rosyjskich Żydów, gdzie Rosja też ma swoje wpływy i umiejętności prowadzenia działań wywiadowczych i rozpoznawczych. Na pewno było to bardzo cenny zasób dla Iranu, który mógł dobrze zdefiniować słabości
izraelskiej armii i zarekomendować Hamasowi przeprowadzenie takiego ataku. A cel Rosji to stworzenie nowego pola konfliktu i odwrócenie uwagi od wojny w Ukrainie, czy może chęć przekierowania zainteresowania Stanów Zjednoczonych? Chociaż Biden powiedział, że wybuch wojny w Izraelu nie wpłynie na Ukrainę. Mi się wydaje, że to właśnie tak jak prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, nie wpłynie to. Natomiast Rosja spłaca dług wobec Iranu. Ja to traktuję jako pewien rodzaj spłatę długu. Poinformowanie Iranu o pewnych słabościach armii albo zdefiniowanie, wykorzystując przy tym swoje zasoby w Izraelu. Izrael nie doceniał infiltracji swojego terytorium przez służby rosyjskie, a musi w tej chwili traktować je jako służby wrogie wspierające Iran. Co płynie dla nas? Jaka lekcja płynie dla nas z tego, czy w ogóle jakakolwiek płynie z tego ataku Hamasu na Izrael? Czy to można przenosić na naszą sytuację wojskową, geopolityczną? No, bo to my jesteśmy troszeczkę w innym regionie. Mamy inne uwarunkowania sojusznicze. Jesteśmy członkiem NATO. Natomiast to jest bardzo ciekawe ze względu na to, że służby izraelskie są traktowane w świecie. Ja też osobiście traktuję jako jeden z najlepszych służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, natomiast poddały się temu zaskoczyć, więc dla nas to jest nauka, że mimo rozbudowanych możliwości pozyskiwania informacji jako NATO, też musimy brać pod uwagę, że w przypadku konfliktu tutaj z naszym zagrożeniem, a tutaj takim zagrożeniem jest Federacja Rosyjska, też możemy zostać zaskoczeni. Musimy być gotowi na tego typu niespodzianki, bardziej uszczelniać system, bardziej sprawdzić, jak jest przepływ informacji pomiędzy służbami wywiadowczymi, jednostkami rozpoznawczymi, analitykami, a decydentami, żeby on był płynny i dawał wyniki jednoznaczne o zagrożeniu lub jego braku. Izrael dał się zaskoczyć, natomiast jak patrzymy na to, co się tam dzieje od niedzieli, czyli na tę mobilizację, wedle szacunków już około 900 tysięcy żołnierzy zmobilizowano. To jest liczba razem ze wszystkich żołnierzy, czyli i służby czynnej, i zmobilizowanej. To jest niewielki kraj, powiedzmy, że to jest kraj, który ma 9 milionów ludzi. Widzimy zdjęcia z samolotami, w których z różnych stron, między innymi z Warszawy, wracają do Izraela młodzi Izraelczycy i młode Izraelki. Czy ta mobilizacja i ta spektakularna akcja mobilizacyjna i może być dla nas jakimś wzorem, jeżeli chodzi o wykorzystanie w przypadku konfliktu? No tak, jeżeli założymy, że wracamy do służby zasadniczej. Trzeba przypomnieć tutaj naszym oglądającym i słuchającym, że w Izraelu jest obowiązek służby wojskowej, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, i wszyscy muszą ją odbyć. Dlatego ten proces mobilizacyjny, te rezerwy, które Izrael posiada, mimo tak w sumie niewielkiego kraju, jest w stanie uruchomić, dlatego że permanentnie tam te rezerwy są szkolone, odnawiane i nowy rekrut powstaje. Natomiast w naszym... A jak to u nas wygląda? A w naszym systemie nie mamy czegoś takiego. Ale rezerwistów mamy. Mamy, ale nie w takich ilościach, o których pan tutaj mówi, jak Izrael, ponieważ to wymaga nieustannego szkolenia, a nieustannie... Czy rezerwiści nasi są szkoleni? Częściowo tak, ale nie w takich ilościach, jakby to było, jak pan tu przyrównuje Izrael, tak? To nie są te ilości, które umożliwiają tego typu mobilizację. Jasne, Izrael jest otoczony samymi wrogami od 1948 roku i tak jak już wspomniałem, w zasadzie jest w stanie nieustającej wojny. My szczęśliwie jesteśmy w nieco innych okolicznościach. Chociaż strefa nasza bezpieczeństwa się pogarsza. Tak? To prawda. Od 2014 roku, a szczególnie od lutego minionego roku widzimy to bezpośrednie zagrożenie rosyjskie czy białoruskie. Czy w związku z tym powinien się zmienić sposób szkolenia polskiego wojska? Czy może powinniśmy wrócić przynajmniej na czas jakiś do
służby zasadniczej? No to są różne szkoły i tutaj bym bardziej te pytanie jest do tych specjalistów, którzy się tym zajmują, kwestiami zasobów rezerwowych i rozwinięcia wojsk. Ja na przykładzie tego, co badam na przykład na wschodzie, to są dwie drogi. Albo podnoszenie gotowości bojowych jednostek liniowych, czyli utrzymywanie w nich stanu umożliwiające szybkie przejście do działań, albo budowanie dużych rezerw, które są w stanie uzupełnić te jednostki liniowe i stworzyć nowe jednostki do działań. W niektórych krajach jest swego rodzaju hybryda zarówno jednych, jak i drugich, jednostek. Jaką drogę my wybierzemy, no to muszą to specjaliści dokładnie określić. A jakby pan miał podejmować decyzję, to jaką sugestią by pan decydentom podsunął? Ja bym skupił się właśnie na takich hybrydowych rozwiązaniach, które zarówno posiadamy jednostki szybkie, szybko do użycia, o wysokich stanach gotowości bojowych i wysokim ukompletowaniu, oraz jednostki, które są przygotowane do uzupełnienia i wejścia do walki na przykład w drugim albo trzecim rzucie. To jest bardzo ważne ze względu na to, że to pozwala prowadzić obronę zarówno w konflikcie krótkotrwałym, takim hybrydowym, gdzie potrzeba szybko uruchomić pewne zasoby, ale niekoniecznie duże, ale także pozwala odeprzeć atak symetryczny, gdzie jednostki liniowe odpowiednio zatrzymują pierwsze uderzenia, a drugie rzuty, trzecie rzuty wykonują kontratak. Tak ogólnie rzecz biorąc bym widział, jeżeli chodzi o moją perspektywę, te sprawy związane z rozwiązaniem uzupełnień. 900 tysięcy żołnierzy, przepraszam, duża część rezerwistów, to jest olbrzymi potencjał w stosunku do takiego niewielkiego kraju. Specjaliści uważają, że taka mobilizacja długo trwać nie może, bo to obciąża niezwykle gospodarkę. Co znowuż sugeruje błyskawiczne działania Izraela, i to nie tylko w strefie Gazy, ale również być może atak w kierunku Libanu. Czy to jest prawdopodobne? Znaczy, Izrael mocno zredukował swoje możliwości mobilizacyjne. Te 900 tysięcy to jest po redukcji. Izrael mógł jeszcze dekadę temu o wiele więcej osób zmobilizować. Te reformy właśnie miały doprowadzić do tego, że w przypadku mobilizacji armia izraelska zakładała, że konflikt może się przedłużać, żeby ta mobilizacja mogła być utrzymywana w dłuższej perspektywie. I dlatego też zredukowano te liczby. Nam się wydaje, że to jest 900 tysięcy dużo, ale to jest już po redukcji. Tam te liczby były o wiele większe. Więc czy to wpłynie na gospodarkę? Na pewno, ale jest to przez analityków i decydentów izraelskich policzone. I tutaj nie sądzę, że to drastycznie wpłynie. Oczywiście straty są wzięte pod uwagę. Ale czy będzie to szybkie działanie? Mi się wydaje, że jednak nie. Że to będzie raczej długotrwały konflikt. Ze względu na to, że gwałtowne działania będą generowały ofiary zarówno po jednej stronie, jak i po stronie Izraela. A też trzeba pamiętać, co powiedziałem na samym początku, że armia Izraela była w trakcie reformy. I ta sprawność, mimo że oszałamiająca dla nas i pokazująca możliwości mobilizacyjne Izraela, daleko jest od tej konsystencji sprawności, którą Izraelczycy uważają za skuteczną. Wróćmy trochę na nasze podwórko, prawie na nasze podwórko, bo tak trochę zapomnieliśmy o tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Raz konflikt bliskowschodni, dwa kampania wyborcza, która zogniskowała nasze zainteresowanie. Jak wygląda sytuacja na froncie rosyjsko-ukraińskim? Lada moment mamy zimę. Ta kontrofensywa wygląda tak, jak wygląda. Żadnego przełomu nie ma i chyba nie będzie. Walki trwają. To, że percepcja się zmieniła trochę w przestrzeni medialnej dotyczącej konfliktów, bo tych konfliktów na świecie trochę zaczyna być dużo.
Na Ukrainie cały czas trwa intensywna walka. Ostatnio Rosjanie próbowali przejąć inicjatywy w okolicy Adajewki i tam dokonali takiego uderzenia mającego na celu odcięcie takiej twierdzy, w której bronią się Ukraińcy. Uczestniczyło tam ponad 70 do 80 sztuk sprzętu techniki wojskowej, które 50% została zniszczona w tym ataku przez Ukraińców. Więc ten atak się nie powiódł i został bardzo krwawo odparty. To był taki rzut, który miał pokazać Rosjanom, czy mają możliwości ofensywy przejęcia inicjatywy na froncie, ale te inicjatywy nie mają i te możliwości ofensywy rosyjskie są bardzo ograniczone. Cały czas inicjatywy posiadają Ukraińcy. Atakują bardzo precyzyjnie elementy te, które Rosjanie poprawiają. Rosjanie przygotowują się do walk zimowych, budują nowe drogi kolejowe, które mają uzupełnić logistykę, która bardzo mocno kuleje. Rosjanie nauczyli się też walczyć lotnictwem, w cudzysłowie nauczyli, po prostu wykorzystali słabości ukraińskie dotyczące systemów obrony powietrznej, gdyż normalnie zabrakło w niektórych obszarach amunicji i dokonali paru spektakularnych uderzeń 50-70 km w głąb terytorium rosyjskim, co świadczy, że no, ta walka jest cały czas prowadzona. Ukraińcy nie stracili tej inicjatywy. Wszystkie próby przejęcia inicjatywy rosyjskiej, a trzeba tutaj przypomnieć naszym słuchającym, że Rosjanie też próbowali na północy w okolicach Kliszczywki przejąć inicjatywę, rzucając do takiej ofensywy lokalnej pierwszą armię pancerną, która też została odparta przez Ukraińców, więc cały czas te walki trwają. Ale niczego spektakularnego spodziewać się nie należy i wiele albo wszystko wskazuje na to, że ten konflikt będzie trwał. No ja zakładam, że będzie potrwał jeszcze cały następny rok. Natomiast jeżeli miałoby dojść do jakichś spektakularnych zdarzeń, to o ile Rosjanie nie poprawią swojej wydajności logistyki, no to należy spodziewać się pewnych działań pod koniec jesieni, początek zimy, to wtedy będziemy wiedzieli, czy ten... Jakie to byłyby działania? No, bardzo ciężka jest sytuacja logistyczna na zachodnim Zaporożu, tu tym okupowanym, więc tutaj może być taka sytuacja, że albo Rosjanie się wycofają, albo Ukraińcy przeprowadzą bardzo duże działania zaczepne tutaj z rejonu Dolnego Dniepru, jednocześnie atakując od północy, tutaj cały czas naciskając od kierunku Zaporoża. Obawiam się, że tutaj w tym obszarze Rosjanie są najsłabsi i mogą być zmuszeni do wycofania, tak jak to miało miejsce pod Chersoniem, jak musieli się wycofać z prawego brzegu Dniepru. Do wyborów mamy kilka dni. Niektórzy sugerowali, że nasz wschodni sąsiad, chcąc zdestabilizować sytuację, może doprowadzić do jakiejś prowokacji. Czy taka prowokacja w postaci ataku, hybrydowego ataku jest realna czy mało realna? Zależy, czego miałby dotyczyć ten atak. Na przykład infrastruktury krytycznej. No mogło być to zostać przeprowadzone. Jeśli nasze służby i nasze państwo okaże słabość i niekonsekwencje w tym, co robi w zabezpieczeniu, a trzeba pamiętać, że ostatnie takie działania, czy też Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy też wojska, no, spowodowały, że jest pilnowanie tych elementów. Trudno mi tu mówić o szczegółach, sam ich nie znam, ale nawet jak znał, to jest tajne. Miejmy nadzieję, że nasze państwo jest gotowe na tego typu wyzwania. Ja jestem przekonany, że jest. Miejmy taką nadzieję. Dziękuję ślicznie. Pułkownik rezerwy Maciej Korowaj był moim państwa gościem. Ja państwu serdecznie dziękuję. Jeszcze tylko odpowiedź na pytanie, czy PiS utrzyma władzę, to znaczy odpowiedź, jak państwo głosowali, bo czy utrzyma, to się przekonamy 15, a w zasadzie po 15 października. 71% z głosujących uważa, że PiS władzy nie utrzyma. Dziękuję serdecznie, zapraszam na jutro w imieniu Kamila Szewczyka, a my widzimy się w nowej rzeczywistości już po wyborach.
Dziękuję, dobranoc. Dobranoc. Już ostatnia prosta. 15 października Polacy wybiorą. Wybiorą przyszłość. To najważniejsze wybory. Absolutnie decydujący moment. Polacy wybrali. Wieczór wyborczy Super Ekspresu. Oglądaj na żywo 15 października o godzinie 20. Nasi dziennikarze będą w największych, najważniejszych sztabach wyborczych. Przekażą na żywo wyniki wyborów. Michał Rawa, dzień dobry. Daniel Haliński, witam. Artur Jarząbek, dobry wieczór. Jacek Krusinowski, dobry wieczór. Najważniejsze wybory już w najbliższą niedzielę. Wieczór wyborczy Super Ekspresu. Widzimy się dokładnie o godzinie 20. Zapraszamy, Kamila Biedrzycka. Wieczór wyborczy. Polacy wybrani. Oglądaj na SE.pl, YouTubie Super Ekspresu i Facebooku. To koniec tej transmisji, ale nie koniec najwyższej jakości publicystyki i informacji. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Bądź z nami już jutro rano. Sedno sprawy, Ekspres Biedrzyckiej, raport i Wieczorny Ekspres. Dociekliwe pytania i ostre komentarze. Zawsze na żywo. Czekamy na Ciebie.